Dzień dobry, witam Państwa w imieniu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, miesięcznika finansowego Bank oraz partnera dzisiejszego wydarzenia firmy Microsoft. Przed nami webinarium bankowe w erze sztucznej inteligencji, czyli intensywne 1,5 godziny wypełnione prezentacjami i rozmowami ekspertów, które zakończymy sesją pytań i odpowiedzi. Uczestnicy dzisiejszego webinarium jako pierwsi otrzymają raport Związku Banków Polskich i Centrum Prawa Bankowego Sztuczna Inteligencja w Bankowości, który powstał we współpracy z doktorem Konradem Majem i partnerami technologicznymi. To właśnie doktor Konrad Maj jest dzisiaj pierwszym gościem, który wprowadzi nas do świata sztucznej inteligencji. Panie Konradzie, oddaję panu głos. Dzień dobry Państwu, mam nadzieję, że jestem słyszalny i widzialny. Cieszę się bardzo, dziękuję za zaproszenie. Pewnie za moment się pojawi prezentacja. Chcę tylko powiedzieć na samym początku, że no bardzo Państwu polecam raport, chociaż no to może jest zbyt duże słowo. To jest jakby zbiór pewnych informacji na temat tego, jak jest wykorzystywana sztuczna inteligencja w bankowości, ale ona również, bo pomyślałem sobie, że to jest istotne, również wyjaśnia niektóre podstawowe pojęcia związane ze sztuczną inteligencją. Dlatego, że edukacji nigdy nie za wiele. Wydaje mi się, że jest sporo mitów na temat sztucznej inteligencji, krąży jakby w naszym świecie i zawsze jest dobrze zaczynać od jakiegoś teoretycznego tła, również badań, pokazania pewnych prawidłowości, nie tylko i wyłącznie samej praktyki. No i dzisiaj też mniej więcej w takim duchu będzie ta prezentacja. Ja zastanawiałem się, czy mam powielać pewne treści, które są w tym dokumencie, czy też mówić o innych rzeczach. No i jest to jakaś, powiedziałbym, forma eklektyczna, dlatego że będzie trochę danych, które są zawarte w tym dokumencie, ale też będzie też trochę innych informacji, nowych informacji. A zatem po prostu zaczynamy, ponieważ jest no, tylko pół godziny. No więc ja tutaj poproszę o pierwszy slajd. Nie wiem, czy mogę prosić już o zmianę. O właśnie. Więc tak, no tutaj mamy, jak widzicie, zaczynamy od pewnego pana. Trzeba oddać mu hołd. Profesor John McCarthy, profesor Dartmouth College. Dlaczego od niego zaczynam? A dlatego, że w zasadzie, gdyby nie on, to może byśmy tutaj się nie spotkali, dlatego że to on właśnie jest autorem pojęcia sztuczna inteligencja. No jak widać, informatyk, osoba, która no co prawda przy jakimś takim dosyć prymitywnym jeszcze komputerze siedzi, ale już w roku 56 dyskusja na temat takich inteligentnych maszyn się odbywała. Na jednej z konferencji on właśnie zaproponował pojęcie sztuczna inteligencja. I to mu oczywiście zawdzięczamy. On jest też laureatem jednej z nagród Turinga. No, wiele ma zasług, ale ja nie tylko, powiedzmy, chciałbym chwalić, ale też powiedzieć jedną rzecz, która niestety obciąża konto pana McCarthy, to znaczy taka, że on właśnie sformułował w ten sposób inteligentne maszyny, czy maszyny sprytne, mówiąc, że to jest sztuczna inteligencja. No bo jeśli on to zrobił, a ludzie inni powielili po konferencji, którą on organizował, no to się rozlało na cały świat i jestem przekonany, że to wyczyniło sporo jednak złego nam, dlatego że, no właśnie, i to będzie kolejna rzecz, to poproszę o kolejny slajd. To znaczy tak, że mówimy o sztucznej inteligencji, oczywiście definicja jest cała masa. Sam McCarthy mówił o tym, że to jest maszyna, której działanie przypomina przejawy ludzkiej inteligencji. Krzysztof Ficoń w swojej książce, jeśli Państwo chcielibyście zajrzeć, no to polecam, ale tam jest aż 24 definicje sztucznej inteligencji. No ale właściwie to cały czas definiujemy to pojęcie w rozmaity sposób. Nawet jeśli formułujemy je w sposób bardziej ostrożny, to wciąż mówimy o sztucznej inteligencji, co być może nie jest najlepszym podejściem. Też poproszę o kolejne kliknięcie właśnie. Dlatego, że
Raczej powinniśmy mówić o inteligencji rozszerzonej. Proszę zwrócić uwagę, że ta semantyka ma pewne znaczenie. Jak mówimy inteligencja rozszerzona, to pokazujemy, że chcemy wzmocnić potencjał ludzki, że nam zależy na tym, aby zwiększyć możliwości człowieka, a nie zastąpić człowieka. Więc jeśli tak do tego podchodzimy, to czujemy się nieco bardziej spokojni. Niestety jest tak, że narosło, tak jak powiedziałem wcześniej, dużo mitów na temat sztucznej inteligencji. Poproszę dalej. Może będę mówił po prostu dalej, tak będzie chyba najsensowniej. Nasze badania nawet to pokazują. Myśmy w zeszłym roku pod koniec przeprowadzili badania, które pokazały, że no większość ludzi w ogóle nie orientuje się w tej tematyce. Natomiast, i to jest, jak widzicie Państwo, 62%. Natomiast na kolejnym slajdzie zobaczymy sobie informacje, jaki ludzie mają stosunek do sztucznej inteligencji i jak widać chcą, aby pracę prowadzić w tym zakresie ostrożnie. Więc jest to bardzo interesujące, że większość ludzi, ponad 60%, nie orientuje się w tej tematyce, no ale uważa, że trzeba być ostrożnym. I tak jest chyba z wieloma zjawiskami nowymi, że my na wszelki wypadek chcemy być ostrożni, a ja uważam osobiście, że chyba nam się przydałaby solidna edukacja w tym zakresie, tak abyśmy nie wylewali dziecka z kąpielą. Oczywiście dzisiaj już nie będzie przestrzeni, żeby mówić o etyce, żeby mówić o zagrożeniach, ale chyba i to jest poważny problem, że częściej słyszymy o tych zagrożeniach. Ja przyznam szczerze, że w dyskusjach, w których uczestniczę, praktycznie zawsze jakieś panele dyskusyjne, jakieś wywiady, zawsze pierwsze pytania dotyczą zagrożenia, czy nas zastąpi, czy nas zabije, czy nas wyeliminuje z rynku pracy, czy człowiek w ogóle ma przyszłość i tak dalej. Więc niestety koncentrujemy się najczęściej na czymś, co jest negatywne i być może z tego powodu, że ta nazwa jest nie do końca właściwa. Zresztą tak na marginesie to wiele nazw moim zdaniem jest nietrafionych, przez to mamy określone stereotypy, mówimy GMO, mówimy na przykład 5G, mówimy na przykład energia atomowa i to nie są dobre skojarzenia. Proszę dalej. No więc to jest taki rysuneczek, który właśnie myślę, że w głowach wielu osób występuje, jak słyszą sztuczna inteligencja, to znaczy, że za moment dojdzie do takich kataklizmów, no i powinniśmy się po prostu bać. Więc fantasy, filmy science fiction, no namieszały nam sporo w głowach. Dalej. A tutaj z kolei jest pewien przykład na to, jak zapewne będzie trudno nam zastąpić człowieka poprzez sztuczną inteligencję. Te proste zadanie bardzo nam tutaj to obrazuje. Jeśli mamy sobie dwa słowa, no wszyscy doskonale chyba potrafimy je zdekodować, odczytać decade, tak? Zwłaszcza ci, którzy mówią językiem angielskim, ci, którzy posługują się tym językiem na co dzień, to absolutnie nie mają wątpliwości. Natomiast gdybyśmy się zastanowili nad tym, jak to może odczytać maszyna, no więc myśląc tak jak maszyna, jeśli tak można użyć takiego sformułowania, no to ona ma z tym problem poważny, bo proszę zwrócić uwagę, że środkowa litera w obydwu przypadkach, jeszcze może cofnijmy na chwilę, to jest ona taka sama, tylko my myślimy kontekstualnie. Dla nas pewne litery, które są obok, pokazują, co jest w środku de facto, więc to pokazuje naprawdę te proste zadanie, jaką siłę ma ludzka inteligencja, że my potrafimy bardzo szybko na podstawie kontekstowych danych również wnioskować o całości. Poproszę dalej. Więc myślę, że przede wszystkim powinniśmy się nie bać i jakby cały czas myśleć o tym, że my jako ludzie mamy wiele zdolności abstrahowania, kojarzenia pewnych faktów, stosowania analogii. To wszystko bazuje na naszym doświadczeniu. Natomiast no, komputery jeszcze przez długi czas będą operować na poziomie prostych algorytmów, będą miały trudność i mają trudność w rozpoznawaniu, w odnajdywaniu się w nowych sytuacjach. Oczywiście nie neguję zagrożeń, ale myślę, że naprawdę my na tym etapie chyba mocno jednak przesadzamy. Poproszę dalej, ja może tak będę głową machał. Tutaj mamy sobie pewne porównanie, które w ujęciu takim tabelarycznym pokazuje, jak procesy psychologiczne próbujemy odwzorować w inteligentnych maszynach.
Ona, inteligentne maszyny nie mają wykształconych i jeszcze nie będą miały na pewno przez wiele, wiele lat wykształconych funkcji poznawczych. To jest pewna symulacja i możemy mówić, że na przykład my piszemy, czytamy, a maszyny używają, przetwarzają języka, język naturalny. Próbują za pomocą określonych rozwiązań zrozumieć ten język, zrozumieć kontekst tego języka, ale wciąż tutaj prace są, trwają i nie jest to łatwe, żeby na przykład bot, o którym dzisiaj też będę mówił, był w stanie naprawdę zrozumieć, o co nam chodzi z pewnego kontekstu. Więc to na poziomie słów kluczowym jest dla bota jasne, ale takie boty, systemy konwersacyjne, w których są zawarte również rozwiązania sztucznej inteligencji, które ułatwiają rozumienie kontekstu, no to na tym cały czas jeszcze prace trwają i nie jest to łatwe. Więc wnioskowanie, podejmowanie decyzji, które na przykład widzimy u ludzi, no to w przypadku sztucznej inteligencji to są proste rozwiązania, algorytmy stosujące predykcje, klasyfikacje i tak dalej. Więc ja myślę, że no ta lista pokazuje, że mamy sobie po jednej stronie jakiś potężny procesor, inteligencję ludzką, a po drugiej stronie mamy sobie próbę symulacji, która jest na pewno jeszcze w fazie wciąż no eksperymentalnej, tak powinniśmy sobie powiedzieć szczerze. Dalej, ja będę głową, ale tutaj jeszcze fragment taki powiedziałbym biologiczny. To znaczy tak, no właśnie też składając pewien hołd naszemu mózgowi, spójrzmy na nasze neurony. My mamy około 80 miliardów neuronów w naszym głowie, mamy 170 komórek nerwowych, 180 miliardów komórek nerwowych, więc to są naprawdę powiązania, połączenia, które są bardzo trudne do odwzorowania. No ale spójrzmy sobie jeszcze na, proszę o kliknięcie, taki filmik, który pokazuje nam, co się dzieje w naszej głowie. Tu trzeba kliknąć chyba. Ten filmik pokazuje, jaki ruch się odbywa, jaka jest wymiana informacji pomiędzy neuronami. Ten neuron, jak widzimy, ma szereg tutaj części składowych, ale ja może powiem ogólnie. Są dendryty, które przejmują informacje od innych neuronów za pomocą swoich wypustek, następnie przetwarzają je w jądrze i następnie po takim prostym, swoistym obliczeniu generują odpowiedź na zakończeniu aksonu, a zakończenie aksonu jest, można powiedzieć, miejscem styku z kolejnym neuronem. To brzmi może trochę w sposób złożony, ale proszę o kliknięcie. Tak naprawdę mówimy o tym, że można to sprowadzić do takiego prostego schematu. Tu mamy sobie taki jeden z prostych schematów neuronu, gdzie na wejściu mamy pewne sygnały W1, W2, W3, jest blok sumujący, innymi słowy sumowanie tych sygnałów jest wyjście. Możemy sobie to odnieść do takiego przykładu, że nie wiem, jesteśmy sobie na ulicy, tak, i rejestrujemy pewne bodźce i na przykład dźwięk samochodu, szum wokół, co tam jeszcze, jakieś sygnały świetlne, to wszystko nam wskazuje, że można przejść przez ulicę, czy nie można przejść przez ulicę, więc my sobie to sumujemy i podejmujemy decyzję. Więc tak my działamy. Natomiast oczywiście nie jesteśmy w stanie na ten moment tak dobrze zasymulować mechanizmu działania ludzkiego mózgu. Natomiast możemy sobie dokonywać pewnych prób i tu mamy sobie taką warstwową sieć neuronową. Ja ją krótko opiszę, na kolejnym slajdzie będzie przykład. Czyli mamy sobie wiele sygnałów wejściowych, w tej warstwie ukrytej one są przetwarzane i są generowane sygnały wyjścia, więc komputer w ten sposób działa. To jest bardzo uproszczona wersja tego, w jaki sposób my działamy. I na przykładzie kolejnym, na kolejnym slajdzie będziemy mieli sobie właśnie ten przykład. Czyli mamy sobie pewną sytuację, gdzie chodzi nam o to, aby przewidzieć cenę na przykład mieszkania. Więc wiemy doskonale, że pewne parametry wejściowe są dla nas istotne. Wyobraźmy sobie, że na przykład liczba sypialni, czy metry kwadratowe, czy sąsiedztwo. Więc to są pewne dane wejściowe, które komputer otrzymuje. Następnie są też warstwy ukryte. W warstwach ukrytych możemy mówić o pewnych preferencjach na przykład człowieka, albo czasami jest tak, że one zależą
zależą od sytuacji rynkowej, sytuacji gospodarczej, nie zawsze te informacje wejściowe mają taki charakter stały, mogą być modyfikowane poprzez te wartości tymczasowe, więc wartość tychże parametrów tymczasowych może nam zmieniać finalną cenę przewidywalną, więc system, mówiąc w dużym oczywiście uproszczeniu, może nam generować, przewidywać cenę na podstawie tychże parametrów, wziąwszy pod uwagę pewne wagi sygnałów, które są jakby zmienne w czasie. No to oczywiście ja zachęcam Państwa też, jeśli ktoś z Państwa, bo tutaj tylko i wyłącznie mogę zasygnalizować, chciałby zgłębić to nieco bardziej, to w tym dokumencie jest nieco szerzej, ale oczywiście są też wiele, wiele innych opracowań wspaniałych, gdzie można poczytać sobie o sieciach neuronowych. No właśnie, ale dobrze jest jeszcze, żebyśmy zrozumieli, jak wyglądało tradycyjne podejście do programowania komputerów, które trochę już odchodzi, powiedziałbym, w niepamięć wraz z erą sztucznej inteligencji, bo do tej pory komputery działały na tej zasadzie, że dostarczało się im pewnych reguł, pewnych danych, a następnie one generowały odpowiedzi. No i w taki sposób na przykład można było zaprogramować algorytmy, które na przykład ogrywają człowieka w jakieś gry. Znają pewne reguły, znają pewne zasady, tak, i generują odpowiedzi. Natomiast nowoczesne systemy sztucznej inteligencji, które są oparte o uczenie maszyn, działają w bardzo ciekawy sposób, dlatego że systemy tego rodzaju, mając odpowiedzi, czyli wiedząc, co jest prawidłowe, a co nie jest prawidłowe, mając określone dane, potrafią dokonywać takich obliczeń, które mogą wygenerować reguły. Innymi słowy, nie trzeba im wiele tłumaczyć, one same potrafią jakby przemielić pewne dane i potrafią wygenerować nam rozwiązania. Idźmy dalej i zobaczmy sobie jeden z takich przykładów. No, nauka sporo też w tym temacie ostatnio zwłaszcza robi i sztuczna inteligencja za każdym razem generuje jakieś ciekawe rozwiązania i nas zaskakuje. Tu mamy sobie pewne badanie chińskich badaczy we współpracy, co prawda, z Amerykanami. No, Chińczycy mają to do siebie, że mają mnóstwo danych, gromadzą ich, archiwizują je, zwłaszcza w zakresie na przykład twarzy, rejestrowania twarzy, wiemy o tym i wiemy też, że to jest kontrowersyjne. No tutaj współpraca z naukowcami amerykańskimi pozwoliła na to, bo jedni mieli dostęp do danych, drudzy wiedzę, że w pewnych badaniach wykazano, że sztuczna inteligencja jest w stanie rozpoznać przestępcę na podstawie zdjęć. Więc no, wiadomo było, że rzeczywiście niektóre z tych osób no, coś tam nagrzeszyły, no i zadano takie pytanie swoistej sztucznej inteligencji. No więc system machine learningowe musiały przetworzyć rozmaite tysiące zdjęć i wygenerować odpowiedź. No i pytanie jest oczywiście takie, w jaki sposób to się odbyło. I tutaj niestety jest pewien problem i to jest problem, który nazywany jest w dyskusji o sztucznej inteligencji problem czarnej skrzynki, że my nie do końca wiemy, z jakiego powodu takie, a nie inne decyzje tutaj są podejmowane. Dlaczego tak jest? No dlatego, że porównywanie twarzy przestępców i nieprzestępców prawdopodobnie daje pewne sygnały czy pewne podstawy, jeśli można powiedzieć, do myślenia sztucznej inteligencji, że no, tutaj jest pewne podobieństwo, tutaj są pewne właściwości twarzy, które są charakterystyczne dla grup przestępczych, no i sztuczna inteligencja to nam mówi. Natomiast zrozumienie tego, jak ona do tego doszła, jest dość skomplikowane, aczkolwiek są już pewne takie koncepcje explainable AI, które dążą do tego, żeby nie tylko i wyłącznie zadowalać się sygnałem wyjściowym. Tutaj pewna zagadka do Państwa, no co prawda nie słyszę Państwa, ale możecie sobie sami jakby wewnętrznym głosem na to odpowiedzieć. Mamy sobie dwa zdjęcia. Pytanie można sobie postawić takie, gdzie tutaj widzimy ból na tym zdjęciu, gdzie jest on udawany, a gdzie jest on prawdziwy. No więc idźmy dalej i rozwiążmy tą zagadkę od razu, ale chcę powiedzieć też od razu, że większość ludzi jest nietrafna w tej tutaj rozpoznaniu.
Dlatego, że jednak ten ból widzimy po prawdziwy ból po prawej stronie, po lewej stronie był ból udawany. Natomiast sztuczna inteligencja sobie z tym radzi znacznie lepiej. Widzimy zresztą pewne właściwości twarzy, które my nie jesteśmy czasami w stanie szybko zintegrować i porównać, przeanalizować. Sztuczna inteligencja i systemy rozpoznawania twarzy, które są wyposażone w tego typu rozwiązania, potrafią identyfikować na przykład pewne napięcia mięśniowe, czy napięcia mięśni twarzy, mięśni jarzmowe na przykład, które coś z nim jest nie halo i widać, że ktoś udaje. I w tym badaniu, o którym tutaj chcę powiedzieć dalej, właśnie sprawdzano, czy ludzie, którzy udają emocje negatywne, po prostu powiedziano im coś takiego, że mają włożyć ręce do lodowatej wody i w jednym wypadku to była rzeczywiście lodowata woda, w drugim to była woda całkiem do zniesienia, więc chciano zobaczyć, czy ludzie będą w stanie patrząc się na osobę, zidentyfikować, czy ona udaje, czy ona nie udaje. Widzimy, że to jest tylko trafność w przypadku ludzi, w granicach, no jest po prostu losowość, 50% to jest absolutna losowość, natomiast sztuczna inteligencja sobie z tym lepiej radzi, więc no widać ewidentnie, że idźmy dalej, że systemy rozpoznawania twarzy i wiemy też, że Chińczycy w tym przodują, są już niesamowicie wyczulone nawet na określone subtelności. Więc tu oczywiście można od razu powiedzieć, że wykrywanie kłamstw, wykrywanie jakichś na przykład innych niegodziwości może sztucznej inteligencji przejść lepiej. Tu nawet mamy na tym slajdzie informację o tym, że Chińczycy wdrożyli już rozwiązania, gdzie nawet kiedy ludzie się ukrywają za maskami, można rozpoznać twarz delikwenta na ulicy, więc jest to naprawdę wysoki poziom zaawansowania. Systemy wizji komputerowej są już naprawdę na wysokim poziomie. Idźmy dalej. Tu przykład też bardzo ciekawy, firma Affectiva amerykańska, która się specjalizuje w rozpoznawaniu emocji. Tam jednym z takich ważnych osób jest Paul Ekman, który zajmuje się wykrywaniem kłamstw. On, psycholog znany na całym świecie, pracuje nad rozwiązaniami, które ułatwiają właśnie rozpoznawanie emocji, nawet głęboko skrywanych, nawet takich, gdzie wydaje nam się, że to są jakieś mikroekspresje, jak to mówi Paul Ekman. Te rozwiązania na przykład są stosowane już obecnie w samochodach. Affectiva podjęła współpracę z firmą, która produkuje autonomiczne samochody, gdzie na przykład okazuje się, że ich rozwiązania mogą być pomocne dla podejmowania decyzji, na przykład kto ma jechać samochodem, jeśli się okazuje, że ktoś w danym momencie nie jest do końca w dobrych emocjach, a wiadomo, że często z tego powodu są wypadki, więc sztuczna inteligencja może powiedzieć, no jesteś tutaj w niezbyt dobrym nastroju, tu jest kolejny przykład, który to pokazuje, więc może kolega z tyłu, który tam sobie siedzi, by cię zastąpił. Więc to nie jest tylko tak, że sztuczna inteligencja to są jakieś deepfake'i, jakieś tutaj, jak widzimy w tym wypadku, czy żarciki na przykład, ale to jest może to być coś, co na pewne rozwiązania, które nam mogą uratować życie. Często słyszymy też o głębokim uczeniu, o deepfake'ach, to jest tak przykład jeden z ostatnich i to może to budzić niepokój, dlatego że takie deepfake'owe rozwiązania, czyli poprzez w tych sieciach neuronowych, które pokazywałem, zwielokrotnienie warstw, systemy mogą się nauczyć, jakie są na przykład typowe cechy twarzy kobiecej, męskiej, tak, i pewne poprawki, które można zastosować, mogą spowodować, że do złudzenia osoby, które tutaj widzimy, przypominają kobiety. No ale co do tych deepfakes, oczywiście można być trochę zaniepokojonym, dlatego że systemy tego rodzaju potrafią podrabiać, generować ręczne pismo, ale też i podrabiać je, przekształcać rysunki na zdjęcia. To akurat jest ciekawe, ale rzeczywiście jest tutaj pewna kontrowersja bez wątpienia. Idźmy dalej, zwłaszcza, że już zdarzają się takie przykłady, kiedy ktoś, kto rejestruje głos
danej osoby może odtworzyć ten głos i właściwie są już programy, które na to pozwalają, że można wpisywać na klawiaturze dowolny tekst i mówienie czyimś głosem jest możliwe po prostu, więc myślę, że to jest pewien problem i w tym przykładzie tutaj w Wielkiej Brytanii no, okazało się, że na szczęście okazało się, że nie doszło do wyłudzenia, ale prawie że ktoś zadzwonił po prostu używając tego rozwiązania no i prosił o przelanie pieniędzy jednego z członków zarządu, przedstawiając się jako też członek zarządu, ale na szczęście ktoś tam się pokapował. Tu mamy sobie też przykład, jak działają te deepfake'i. Mamy sobie na przykład na wejściu pewien sygnał audio. System potrafi do tego sygnału audio przeanalizować na przykład w tym wypadku Obamy rozmaite, powiedziałbym, sposoby mimiczne, wyrażania mimicznego za pomocą ust, pewnych przekazów, dobiera te usta, wkleja je do wideo, czyli z wielu, wielu filmów można takie usta jakby ściągnąć, włożyć te usta, bo to jest dosyć łatwe i trudne do zauważenia, do wideo i mamy sobie Obamę, która może mówić, na przykład nas pozdrowić, nie wiem, złożyć nam życzenia świąteczne czy coś jeszcze innego, więc to jest możliwe. Dalej. No ale dzięki, to oczywiście są pewne, powiedziałbym, ciekawostki. Za chwilę przejdziemy sobie jeszcze tak szybko do zastosowań bankowości. Ja nie będę jeszcze może mówił intensywnie, omawiał tego schematu. On brzmi groźnie, ale w dokumencie, o którym była mowa, jest on, ten schemat opisany, to znaczy uczenie maszynowe może mieć bardzo rozmaitą postać. Możemy sobie wyobrazić uczenie, kiedy wiemy, co jest odpowiedzią prawidłową i podobnie jak dzieci w szkole uczą się, możemy pokazywać figury geometryczne i możemy powiedzieć, to jest trójkąt, to jest kółko, więc dzięki temu dziecko się jakby uczy i system sztucznej inteligencji też się może w ten sposób uczyć, dokonywać poprawnej klasyfikacji, dokonywać poprawnych przewidywań, do jakiej kategorii coś należy. No ale oczywiście może być też uczenie maszynowe nienadzorowane, to znaczy wtedy, kiedy systemy, już o tym wspominałem, potrafią przewidywać pewne zależności, podobieństwa, sekwencje i tak dalej, więc to jest duża przyszłość, na przykład jeśli chodzi o medycynę. Idźmy dalej. Tu mamy sobie taki właśnie przykład, no, wspaniała aplikacja, która potrafi już nam odpowiedzieć, czy sytuacja na naszej skórze jest niepokojąca, czy nie. Tysiące skanów rozmaitych takich wyprysków na skórze. Można, system sztucznej inteligencji potrafi je w ciągu sekundy przeanalizować i dać odpowiedź, czy to, co my mamy sami, jest powodem do niepokoju, bo na przykład przypomina pewne cechy również jakichś tutaj chorobowych problemów, które zostały odnalezione w sztucznej inteligencji w innych przypadkach. Więc to jest ta pierwsza część, ale teraz bardzo szybko, bo wiem, że troszeczkę już jesteśmy już po czasie. Ja będę mówił tutaj w przyspieszonym tempie z prostego powodu, że rzeczywiście jest to w raporcie. To może sobie zostawmy, w każdym razie widzimy, że jest naprawdę bardzo wiele danych, które wskazują o tym, że miliardy będzie można zaoszczędzić poprzez wykorzystywanie sztucznej inteligencji, nie tylko w bankowości, ale w rozmaitych biznesach. No i że miejsc pracy się naprawdę, i to jest ten wynik, na który chcę zwrócić uwagę, zwiększy. Mówi się nawet, że 133 miliony miejsc pracy zostaną wygenerowane do 2025 roku i 97% firm zastosuje rozwiązania sztucznej inteligencji, więc rynek na pewno idzie w tym zakresie do przodu. Jak widzimy tutaj w systemie bankowym, pewne dane Accenture wskazują, że no tylko niewielki procent, kilka procent firm o tym w ogóle nie myśli. Ale ważne jest dla mnie pewna analogia, taka powiedziałbym pewna metaforyka, o której mówił Andrew Ng, no to jest kluczowa postać, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. On mówi, że mamy do czynienia z nową elektrycznością. Ta nowa elektryczność może też oczywiście wyrządzić pewne szkody. Dalej, jeśli chodzi o The Economist, on mówi, że dane to jest nowa ropa. Wszystko musi polegać na tym, że ta nowa elektryczność dobrze będzie działać, jeśli będziemy mieli dobre dane, kaloryczne dane, dane, które są sensownie przeczyszczone czy sprofilowane, zebrane w odpowiedni sposób.
wiele firm, Google, oczywiście Amazon, prawda, Uber i tak dalej, gromadzi dane. Ich siła i potęga polega na tym, że mają dostęp do wielu, wielu danych, danych cyfrowych. Idźmy dalej. Dzięki czemu na przykład potrafią, no, oczywiście proponować pewne produkty, dokonywać pewnego personalizowanych ofert. Myślę, że jeśli ktoś chciałby, nie wiem, na przykład inwestować gdzieś, dowiedzieć się w jakim miejscu w Warszawie na przykład, jakie są one, które są popularne, gdzie są miejsca odwiedzane przez młodych ludzi, to chyba Uber jest największym posiadaczem informacji na ten temat. Tak to wygląda, jak przez minutę widzimy, ile się dzieje w internecie. Natomiast tak, no, machine learning, o którym wspomniałem, inne rozwiązania pozwalają nam na robodoradztwo, dlatego że człowiek nie jest w stanie, nawet się mówi o inteligencji sztucznej, że to jest inteligencja w istocie obliczeniowa. Integrowanie danych nam przychodzi z dużą trudnością, natomiast w tym zakresie mogą nam pomóc rzeczywiście roboty. Morgan Stanley na przykład do swoich 16 tysięcy doradców finansowych korzysta ze wsparcia takich robotycznych rozwiązań i one generują mnóstwo oszczędności. Tu mamy sobie na dole, jest taki screen, nie wiem czy on jest widoczny, dobrze, ale on pokazuje również takiego brokera kredytów i możemy z nim porozmawiać. On w ciągu minuty 50 tysięcy ofert jest nam w stanie przeanalizować, wybrać najlepszą, jeśli chodzi o kredyt, więc człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Podobnie jest z botami, no wszyscy chyba już powoli się oswajamy z botami, natomiast no, ja tylko zwrócę uwagę na boty kontekstowe, które są coraz bardziej sprytne, które potrafią nawet slangiem jakimś się komunikować z nami, potrafią szybko rozpoznać, że mają do czynienia z młodym człowiekiem i że na przykład on, i są takie rozwiązania nawet w Polsce, może nie będę reklamował, które pokazują, że bot jest w stanie nawet zrozumieć, jak mu powiemy językiem młodzieżowym, typu pchnij hajs na przykład do Elżbiety, a nie musimy koniecznie mówić wykonaj przelew do konkretnej osoby, więc nawet w ten sposób tutaj boty są uczone tego języka naturalnego. Więc jest to bez wątpienia przyszłość, oczywiście nadal te systemy się rozwijają. Boty. Tu mamy sobie Johna Hauswalda, który był na Impakcie 3 lata temu, miał prezentację swoich platform konwersacyjnych, bo to są gotowe rozwiązania, które można zaimplementować w bankowości, to znaczy systemy, które są pełne rozmaitej wiedzy, znaczy są bardzo dobre w rozpoznawaniu nawet po słowach kluczowych, czy po jakimś kontekście, o co nam w ogóle chodzi w wypowiedzi. Więc dorzucenie do tego pewnej specyfiki związane z danym bankiem, z daną firmą oczywiście daje duże możliwości, więc są też, chcę przez to powiedzieć, że niekoniecznie muszą być dedykowane rozwiązania produkowane przez banki, ale też i gotowce, które można zaimplementować. Zastosowanie botów, ja na potrzeby tego dokumentu, tego raportu przyznam, że przejrzałem sporo rozmaitych funkcji botów i naprawdę jest to imponujące, ile możliwości jest. Tu są pewne możliwe zadania, które mogą wykonywać boty. Mówi się, że 93% interakcji do roku 2022 będzie właśnie odbywała się poprzez boty. No z tego powodu, że to nam zaoszczędza jakieś miliardy dolarów. Każda interakcja potrafi zaoszczędzić kilka minut rozmowy, więc można kogoś na call center przekierować do innych zadań. Na przykład, ale jest to bardzo ciekawe, że nawet coś takiego jak połączenia tak zwanej miękkiej windykacji za pomocą voicebotów są możliwe i myślę, że wiele osób nie będzie w stanie się, już w tej chwili są stosowane takie rozwiązania, połapać, że rozmawia z botem, który zadaje dość standardowe pytania. Więc to są bez wątpienia duże, duże oszczędności. No i nie tylko jeśli chodzi o tak zwany front office, ale też i back office. Tutaj mamy sobie Amelię, to jest rozwiązanie banku szwedzkiego i pani Amelia, jeśli tak można powiedzieć, codziennie kontaktuje się z pracownikami IT w oddziałach banku. Otrzymuje 300 różnych zapytań dziennie i dobrze sobie z tym radzi, więc można sobie wyobrazić, jakie są gigantyczne oszczędności. Natomiast no, ja chcę Państwu pokazać krótko, bo włączymy sobie może na chwilę te rozwiązania, żebyście Państwo zobaczyli, że wchodzimy też w erę sztucznych ludzi. No, brzmi to niepokojąco, ale jestem przekonany, że już
Są już powoli pilotażowe wdrożenia. Banki będą coraz bardziej szły w kierunku tego, abyśmy się na przykład wideo z kimś kontaktowali za pomocą połączenia wideo, ale to nie będzie człowiek. Włączmy sobie na chwilę ten film i These zobaczmy are not sobie, real jak people. to może This is wyglądać. Neon, a fully simulated digital avatar. It's kind of like a deep fake, but it's not. It could be an AI assistant, but it doesn't have to be. It's really in the early stages of development, and it's captured everyone's attention here at CES 2020. So we sat down Oto in a jest tiny firma back room here at CES Neon, with the CEO która, of Neon to tell us a jak little widać, bit more about what it prezentuje is. swoje rozwiązania. Natomiast no, to jest być może pewne zagrożenie też dla dziennikarzy telewizyjnych, bo będzie być może nawet sensowniej zatrudnić, zaangażować takiego sztucznego człowieka, niż płacić prawdziwemu człowiekowi, który potrzebuje make-upu, potrzebuje się napić kawy i jeszcze bierze urlop. Ja proponuję, idźmy dalej. Tam mamy też drugi film. Drugi film, który też pokazuje nam, jeśli da się to włączyć. No właśnie, tu jest, są zastosowania bankowości również. No, możemy mieć, patrząc na te osoby, jakieś wrażenia, że to nie do końca jest człowiek, ale musimy pamiętać, że to są rozwiązania ulepszane. O właśnie, więc to jest to, o czym tutaj mówimy. It's lovely to see you. We're partnering with Soul Machines, creating I tu możemy sobie chyba zastopować, bo tylko chodziło o pewną pokazówkę, żebyście Państwo widzieli, że być może przyszłość bankowości będzie szła w tym kierunku, że po prostu będziemy komunikować się w sposób naturalny, bo dla nas to jest wygodne, tak? Możemy spojrzeć się na czyjś uśmiech, możemy zrozumieć czyjeś emocje, znaczy. Tak nam się przynajmniej może to wydawać. Znaczy to przypomina bardzo interakcję z prawdziwym człowiekiem, więc lubimy takie coś takiego, że rozmawiamy właśnie z kimś człowiekopodobnym, wolimy i już pierwsze próby pokazują, że no, czujemy się z tym po prostu lepiej. No ale jest też oczywiście pewna kontrowersja z tym związana. I tu już powoli kończąc, bo to jest chyba przedostatni slajd, chcę powiedzieć tak. Jeszcze może wróćmy na chwileczkę. Biometria to jest coś, co bez wątpienia jest też bardzo ciekawe, bo każdy z nas używa w inny sposób komputera i w inny sposób się loguje z innego miejsca, więc weryfikowanie, czy nie mamy do czynienia z oszustwem, jest też możliwe dzięki właśnie rozwiązaniom machine learningowym. Maszyny się uczą też jakby nas, jak my postępujemy w kontakcie z komputerem, w kontakcie z bankiem. Tak samo jak i automatyzacja kognitywna, systemy, które działają na zapleczu niejako, czyli w tym back office, czytanie korespondencji, eksplorowanie danych, wyszukiwanie pewnych istotnych informacji w tym, co nam przysyła klient, a nawet rozpoznawanie w skanach istotnych danych, to już jest możliwe w ramach tak zwanej automatyzacji kognitywnej. I to jest w połączeniu z innymi systemami automatyzacji duża, duża oszczędność. JP Morgan na przykład wykorzystuje taką platformę, która naprawdę w sekundy potrafi wygenerować takie decyzje, takie działania, które zajmują człowiekowi tysiące godzin. Więc to jest kolejny przykład. I tutaj jako pewne podsumowanie chcę pokazać, bo musimy przede wszystkim powiedzieć, że machine learning to jest coś, czemu zawdzięczamy przyspieszenie, znaczy rozwój AI w bankowości, czyli tak, wykrywanie oszustw, automatyzacja kluczowych procesów, bieżąca komunikacja z klientami, na przykład za pomocą voice botów czy chatbotów, tworzenie unikalnej profili klientów, dzięki czemu możemy personalizować oferty dla klientów. Tworzenie pewnych prognoz dla banków, nawet banki, duże banki światowe robią prognozy na podstawie na przykład danych internetowych, na podstawie wpisywania w wyszukiwarki Google, co się dzieje, co ludzi interesuje aktualnie. Więc machine learning też nam pozwala nam na to, żeby się tego uczyć. Szybkie ocenianie zdolności kredytowych, no to są czasami analizy, które wymagają pewnej złożonej analityki, a sztuczna inteligencja potrafi to zrobić w sekundy, niemal w czasie rzeczywistym. No i no właśnie, a propos czasu, no cały czas próbowałem tutaj się pilnować, ale mi się nie udało. Przepraszam za małe przedłużenie i za pewną szybkość. Natomiast no, co do reszty treści, no to polecam dokument, który Państwo w pierwszej kolejności otrzymacie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I jeśli tak wyglądają Pana wykłady na SWPS-ie, to nieustannie zazdroszczę Pana studentom. I z wystąpienia na wystąpienie Dziękuję. Pokazuje Pan coraz bardziej szokujące przykłady, ale zapewniam Państwa, że to nie był żaden człowiekopodobny awatar, to był Pan doktor dzisiaj z nami. Jeszcze raz przypomnę, że organizatorem dzisiejszego webinarium jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji, miesięcznik Finansowy Bank i firma Microsoft. A uczestnicy dzisiejszego spotkania otrzymują także jako pierwsi raport Związku Banków Polskich Centrum Prawa Bankowego Sztuczna inteligencja w bankowości, który powstał właśnie we współpracy z doktorem Konradem Majem i partnerami technologicznymi. No i właśnie, wdrożenia technologiczne w bankach nie byłyby możliwe bez takich firm jak Microsoft. Paweł Jakubik, członek zarządu z tej organizacji, opowie o tym, jaką wizję wdrożeń AI w banku ma Big Tech, który reprezentuje. W drugiej części dołączy do niego Jarosław Mastalerz, partner zarządzający M-Accelerator. Dzień dobry, witajcie. Witam wszystkich. Mam nadzieję, że mnie słychać i widać dobrze. Rzeczywiście pan doktor Maj, jak zawsze, jakość bardzo, bardzo wysoka. Dziękuję panie doktorze za to wprowadzenie. Trochę kwadrans studencki nam pan przedłużył, nie w tą stronę, tak jakby, że pan później zaczął, tylko pan dłużej mówił, ale spróbujemy się jakoś sprężyć, ewentualnie widzowie może nam wybaczą, że parę minut przedłużymy. Poproszę pierwszy slajd, którym chciałbym otworzyć naszą dzisiejszą rozmowę. Przede wszystkim, dlaczego wykonaliśmy ten raport. Czyli bankowość w erze AI-a. Postanowiliśmy podejść do tematu sztucznej inteligencji dosyć kompleksowo. Materiał jest wykonany przez kilku partnerów, których Joasia przed chwilą pokazywała. Ja za moment Państwu pokażę. Natomiast uważamy, że sztuczna inteligencja aktualnie przechodzi już z fazy koncepcyjnej i pilotażowej w bankowości, finansach, w sektorze finansowym do fazy projektowej. Mamy wiele naprawdę konkretnych projektów, gdzie sztuczna inteligencja w tej chwili jest już implementowana i tym webinarem dzisiejszym chcemy Państwu pokazać, że to już naprawdę się dzieje i o tym będziemy mówić. Jeżeli chodzi o sam raport, widzicie Państwo brandy na górze, które go wykonały. Ja w szczególności dzisiaj poświęcę czas jako przedstawiciel Microsoftu, ale ponieważ równolegle pełnię funkcję przewodniczącego Forum Technologii Bankowych, o którym chciałbym też parę słów powiedzieć. Mamy tutaj kilku także członków FTB wśród twórców raportu. Ja powiem też trochę o SaaS Analytics. To jest aktualnie nasza najnowsza oferta wspólna właśnie SaaS Analytics i Microsoftu. Raport i dzisiejsza agenda webinaru, jak Państwo widzicie, trochę chcieliśmy pokazać z różnych źródeł wiedzę, w szczególności myślę ten ostatni blok, gdzie będziemy mieli czterech partnerów, czyli firmę Edward, firmę Digital Fingerprints, Work AI i Crayon. Myślę, że tutaj będziecie Państwo mieli przekrój tych konkretnych, twardych przykładów, zastosowań, KPI, metryk, dzięki którym banki albo oszczędzają, albo zwiększają przychody, albo są bardziej elastyczne i mają lepszy time to market. Tutaj w pięciu punktach chciałem powiedzieć, dlaczego zrobiliśmy ten raport, tak? Czyli to zbiór wiedzy z kilku źródeł, od kilku producentów i myślę, że świetnie wykorzystany tą częścią psychologiczną SWPS. Myślę, że SWPS powoli robi się takim flagshipowym uniwersytetem z kierunkami miękkimi w obszarze psychologii, wokół psychologii, ale tam już są w tej chwili kierunki, które zawierają programowanie, zawierają te rzeczy digitalowe, cyfrowe i myślę, że powinniśmy się przyglądać rozwojowi SWPS-u, bo to jest pewien trend światowy, który się wydarza wokół technologii, że nie tylko uczelnie techniczne wiodą prym w wydawaniu i w kształceniu absolwentów i przyszłych ekspertów
technologicznych, programistów, deweloperów wokół chmury i wokół sztucznej inteligencji. I właśnie myślę, że o SWPS-ie myślę, że w najbliższych miesiącach będziemy coraz więcej mówić właśnie w świecie technologii, bo świat technologii potrzebuje tych miękkich umiejętności. Microsoft i SAS Analytics łączą siły. To jest informacja z ubiegłego tygodnia. SAS on Azure to jest ta oferta światowa stworzona przez te dwie duże organizacje. Bardzo się cieszę, że z gigantem, który obsługuje data, w szczególności w bankach, takim jak jest SAS Analytics, udało się doprowadzić do partnerstwa, gdzie te nowoczesne platformy analityczne będą osadzone na świecie chmurowym, na cloud computing. Azure to jest ta część chmury, o której tutaj mówimy. Jestem przekonany, że duża część banków zobaczy duży uzysk i duże korzyści z tego partnershipu, aby ten obszar analityki był jeszcze u Państwa bardziej efektywny. Trzecim powodem, dlaczego ten raport wydaliśmy, aby dać Państwu wiedzę, jak zwiększać przychody i skutecznie zmniejszać koszty w sektorze finansowym. Czwarte to jest głos ekspercki w tym raporcie z chmury analitycznej dla działów finansowych banków. Nie chcemy tylko mówić o bankowości detalicznej, o bankowości korporacyjnej, o bankowości inwestycyjnej. Chcemy też mówić, co się dzieje wokół CFO i wokół działów, tam gdzie zarządza się liczbami banku. I myślę, że ta chmura analityczna to jest też ten obszar, gdzie Państwo w raporcie dużo na ten temat znajdziecie. No i ostatni punkt, argument, dlaczego wykonaliśmy raport, to aby odczarować, że AI w bankach to na dzisiaj tylko boty, bo tak czasami słyszymy, że wy tam opowiadacie te wszystkie takie marketingowe opowieści na temat sztucznej inteligencji, a na końcu dnia to my widzimy na razie tylko prosty algorytm i boty. Także to jest to odczarowanie. Chciałbym w tym moim krótkim wprowadzeniu nawiązać trochę do tego, co się wydarzyło 2 miesiące temu. Ta inwestycja i to ogłoszenie Microsoftu wokół także umowy strategicznej z chmurą krajową, którą serdecznie pozdrawiam i to jest nasz strategiczny partner do Polskiej Doliny Cyfrowej. Polska Dolina Cyfrowa to jest swego rodzaju program przyszłych projektów, aby Polskę lepiej cyfryzować i skuteczniej dokonywać digitalizacji. I dzisiaj chcemy mówić o tym w kontekście banków. Inwestycja w data center po lewej stronie, czyli potężne centra chmurowe i przetwarzania danych w kilku lokalizacjach wokół Warszawy. Drugi, ten zielony filar, go to market, programy i specjalne zachęty także dla Państwa, dla klientów, dla działów technologii, dla działów rozwoju, aby podnosić licencje cyfrowe. Tutaj prawie 6 tysięcy partnerów Microsoftu w Polsce, a w szczególności chmura krajowa będzie prowadziła takie programy właśnie edukacyjne i certyfikacyjne. Tam są programy podstawowe, tak zwane fundamentals, programy advanced. Polecam Państwu to. Osobą główną prowadzącą te obszary w Microsoftie jest Diana Oleksiuk. To jest osoba, która odpowiada jako ekspert za całość skillingu i edukacji właśnie wokół Polskiej Doliny Cyfrowej. I główny fokus jest na pomoc u Państwa, u klientów w bankach, jak te działy szkolić i w jaki sposób dokonywać podnoszenia tych kompetencji. Trzeci filar to zaufana chmura, czyli security, privacy, compliance i zgodność z regulacjami. My to nazywamy Microsoft Trusted Cloud. Tutaj KNF został kilka tygodni temu wpisany na światową listę regulatorów, które mają zgodność z platformami chmurowymi Microsoftu. My cały czas pracujemy z nadzorcą, pracujemy z kancelariami prawnymi, nasze działy prawne, aby ten alignment był w 100%, jest blisko. Jesteśmy już blisko, żeby większość tych blokerów, które przez lata nie pozwalały korzystać z chmury publicznej, w szczególności kiedy dojdzie do tego ostatniego filara, tego w szarym kolorze, rezydencja danych w Polsce, czyli redundancja i cały flow danych i dane nie opuszczające terytorium Polski.
króciutko teraz na mapę świata. To, co nam się udało, Polskę wprowadzić na mapę regionów chmury publicznej, z czego jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni i za co dziękujemy także chmurze krajowej, bo bez nich by się to nie wydarzyło. Polska będzie jednym z większych regionów w świecie. Będziemy piątym największym w Europie regionem chmury publicznej Microsoftu. Nazwa na tej mapie to jest Poland Central, jeżeli chodzi o taką nomenklaturę, w jaki sposób my to nazywamy. Kolejny slajd, poproszę. To jest tak jakby obszar, wokół którego my się poruszamy, jeżeli chodzi o całość chmury. Doskonale Państwu znacie znane Teamsy, które w tej chwili, zwłaszcza przy zdalnej pracy, myślę, że w wielu polskich organizacjach były tym enablerem, który umożliwił codzienną pracę z tego trybu home office. Oczywiście Office 365, SharePointy, Storage, wszystko wokół tej platformy Modern Workplace. Z prawej strony Dynamics 365, czyli systemy CRM, systemy ERP, tak zwany AX Dynamics i Power Platform. To jest to nowe baby, o którym mówimy od kilkunastu tygodni. To jest bardzo ciekawy obszar oferty chmurowej. W wielu bankach już mamy w tej chwili testy wokół Power Appsów, wokół Power Platform. Pojawia się coraz więcej partnerów. Myślę, że to jest pewien most łączący chmury produktowe, takim jak jest Teams i Office 365, a tymi chmurami deweloperskimi, jakim jest Azure. No i całość łączy komponent Azure, czyli tam, gdzie jest sama właśnie sztuczna inteligencja. Poproszę kolejny slajd. I tutaj chcę się na momencik zatrzymać. Jak Państwo widzicie, na dole jest ta infrastruktura, czyli computing, network, storage, security i zarządzanie tożsamością, ale najważniejsza jest ta środkowa warstwa, serverless. I to, co mówimy na tym webinarze i to, czym chcemy Państwa najbardziej zainteresować, przewaga konkurencyjna pojawi się w tym środkowym miejscu, czyli tam, gdzie są dane, gdzie są bazy danych, gdzie są hurtownie danych, gdzie jest analityka, gdzie jest ML, o którym mówił pan doktor Maj także w swoim wstępie, sztuczna inteligencja, IoT i media. Natomiast ta warstwa środkowa nie wydarzy się bez tej warstwy z prawej strony, czyli tam, gdzie są narzędzia, takie jak Visual Studio, jak właśnie Power Appsy. Pokazujemy też tutaj GitHub, to jest ponad 40-milionowa społeczność programistów, deweloperów, światowa społeczność, która fantastycznie działa także w Polsce. Na wielu hackathonach, na przykład GitHub jest główną platformą tej rywalizacji, współzawodnictwa, szukania pomysłów, dzielenia się wiedzą. No i na górze ta warstwa Edge Devices, gdzie widzicie Państwo HoloLens jako rozszerzona rzeczywistość. Poproszę kolejny slajd. To już tutaj wchodzę w świat banków. I to jest mój ulubiony obrazek, który pokazuje taką drogę mleczną, przez którą przechodzą banki. Tutaj proszę się nie sugerować nazwą mleczna, że ona jest mglista. Mi chodzi bardziej o pewien rozkład w czasoprzestrzeni tej podróży banków, z tych banków tradycyjnych, gdzie mamy pożyczki, płatności, gdzie mamy depozyty, gdzie mamy kredyty podstawowe, przejście do tego stadium immersive bank, gdzie większość z Państwa już te systemy ma od ładnych kilku lat, nowe branże, nowe ATM-y, real-time marketing, ale mobile, analytics, e-commerce, CRM-y, social i chmura. Ale na tej drodze najważniejsza jest ta górna część, czyli ten Intelligent Bank. Tam gdzie i część tego webinaru jest poświęcona właśnie tej części, jak dojść do w pełni tego inteligentnego banku, gdzie mamy automatyzację, gdzie mamy decyzje predykcyjne, gdzie mamy tą naturalną interakcję, boty, chatboty, voiceboty, wszelkiego rodzaju boty, gdzie jest RPA jako bardzo duży workload w tej chwili, robotic process automation, ale otwarte API,
otwarta ekonomia wokół API, personal finance manager. Także to jest pewna ścieżka, która pokazuje. Teraz, żeby Państwu pokazać przykład też tym moim, UBS światowy, szwajcarski potentat w branży finansowej, oni od 2-3 lat odpalili strumień kilkunastu bardzo ciekawych AI-owych i data analytics projektów, włącznie z tym, że pod te projekty UBS-u został otwarty specjalny region chmury w Szwajcarii, w Zurichu i w Genewie. Także mamy tutaj dane, możemy się z Państwem dzielić, możemy także organizować telewideokonferencje z naszymi kolegami z UBS-u, którzy mają jedne z największych wolumenów danych w świecie finansów. Tam oni bardzo dużo pracują nad compliance'em, nad zgodnością z regulacjami europejskimi. Kolejny slajd. Tutaj chciałem krótko powiedzieć, że ta podróż to nie jest jeden krok. To nie jest szach, ani mat, ani jeden krok do innowacji. To jest podróż złożona z wielu instancji i procesów. Będą o tym mówili nasi partnerzy, którzy będą moderowani także przez dwóch ekspertów Microsoftu, Michała Poliszkiewicza i Piotra Szczepanika. Mam nadzieję, że tam znajdziecie Państwo wiele inspiracji w tym wstępie. I kolejny slajd. Pewną metodyką, przez którą my prowadzimy rozwój chmury i sztucznej inteligencji, jest taka metodyka trzech horyzontów. I o tym chcę Państwu w tej chwili też parędziesiąt sekund opowiedzieć. Te trzy horyzonty to jest przejście przez short, mid i long-term scenariusze. I tutaj podaję konkretne przykłady, że najszybciej dochodzimy w tym horyzoncie pierwszym wokół Internet of Things. I to nie tylko w bankach, ale w energetyce, ale w paliwach, w przemyśle wydobywczym. Bardzo ciekawe projekty IoT się w tej chwili dzieją w Polsce. Drugi horyzont to jest właśnie rozszerzona rzeczywistość, to jest sztuczna inteligencja, to jest deep learning, to jest machine learning. To nie są projekty, które się wydarzają w 2 tygodnie, to są projekty, które trwają 6, 9, 12, 18 miesięcy, a ten horyzont trzeci to są te projekty w tym road to cloud, które mierzymy 18, 24, 36 miesięcy. I tutaj mówimy na przykład o quantum, jako o tym, co jest gdzieś przed nami, ale już je widać jako pewne światło w tunelu i nie jest to pociąg, który jedzie nadjeżdżający nam naprzeciw. I ostatni slajd, którym chciałbym zakończyć ten wstęp, chciałbym Państwa gorąco zachęcić do budowania kompetencji. Polska Dolina Cyfrowa to programy podnoszenia kompetencji. Diana Oleksiuk, o której mówiłem, i zespół wokół, który prowadzi te wszystkie programy, AI Business School. Każdy z Państwa może wrzucić sobie wyszukiwarkę. To jest dla użytkowników biznesowych kurs, który kończy się certyfikacją. Biznesowy kurs wspólnie z INSEAD, czyli z topowym światowym uniwersytetem, który prowadzi bardzo wysokiej jakości MBA i programy dokształcania, o zmianie kulturowej i strategicznym planowaniu wokół sztucznej inteligencji. Także AI Business School i drugi strumień dla technicznych osób, AI School, przygotowujący do samodzielnego wdrożenia. Też sporo godzin do wykonania, natomiast poszczególne stopnie przechodzące dla osób technicznych do samodzielnego wdrożenia AI. Na tym kończę wstęp. Joasiu, my teraz przechodzimy już do rozmowy z Jarkiem Mastalerzem, także proszę organizatorów o przełączenie nas do M-akceleratora. Witaj, Jarku, cześć, dzień dobry. Odmiutuj się pewnie skutecznie, jakby było super. Nie słychać cię jeszcze, Jarek, nie słychać cię, jakbyś się odmiutował. Zielony mikrofon. Rzeczywiście zapomniałem się odmiutować. Teraz słychać świetnie. Cześć, witaj. Cześć. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Akurat nie jesteśmy w M-akceleratorze, ale u mnie w domu. Ale też bardzo gorąco Was witam u mnie
I dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, Paweł. Super. Jarku, wysłuchaliśmy psychologa, doktora psychologii. Troszkę komunikowaliśmy między sobą, tak powiem, od kuchni państwu z Jarkiem, o czym my będziemy gadać, jak pan doktor nam tu w zasadzie wyczerpał większość tych tematów bardzo, bardzo ciekawych, ale ja w tej rozmowie z tobą chciałbym trochę zrobić taki, nawiązać do takiego obrazka kilku lat do tyłu i pewnej twojej ścieżki, którą ty też przeszedłeś. Natomiast pierwsze pytanie dotyczy tego, czy my w bankowości mamy już na dzisiaj rzeczywiście sztuczną inteligencję? Czy to są rzeczywiście takie mocne, już wydajne, ciekawe, dające duży wpływ na biznes rozwiązania? Czy to są na razie zabawy, tak to nazwę, z botami, z jakimiś prostymi AI-owymi workloadami? Co ty o tym sądzisz? Znaczy ja już trochę tak mam... Myślę, że mogę powiedzieć, że jestem trochę weteranem wdrażania tego AI-u. Też nie ukrywam, musi być na to przygotowanie. Przeszedłem taką drogę przez te 5 lat od takiego entuzjastycznego believera w takiego już troszeczkę czasami sceptycznego praktyka. Mamy na koncie 8 obszarów, w których próbowaliśmy z tym AI-em coś zrobić na przestrzeni ostatnich 5 lat. Z tych 8 obszarów jeden zakończył się sukcesem i to jest biometria pasywna, która zresztą chodzi na Azurze. I dzisiaj będziecie mieli w dyskusji Magdalenę Piotrkowską, która jakby reprezentuje zespół, który to robił. To jest projekt, który na pewno jest udany. Nie mamy dzisiaj czasu, żeby opowiadać o 3 latach ciężkiej orki po prostu i walki, żeby ten projekt skończył się i wylądował tu, gdzie jest. Drugi projekt, który udał się w taki sposób, że nie znaczy no tak pośrednio, że tak się wyrażę, to jest system rekomendacji przelewów do wykonania w mBanku. Nie wiem, ci z was, którzy korzystają z konta albo benchmarkują się do produktu w mBanku, wiedzą, że tam co miesiąc się wyświetla ileś przelewów, które system uważa, sztuczna inteligencja uważa, że powinniście za chwilę wykonać i wam o tym przypomina i macie taką sytuację, że z tych milionów klientów kilkaset tysięcy osób korzysta, reszta nie korzysta z różnych powodów. Ja na przykład nie korzystam, no bo on po prostu przez ileś razy, kiedy dałem mu szansę, podpowiadał mi głupoty, no i przestałem tam zaglądać. Tak? Wartość transakcyjna zaglądania tam dla mnie spadła. Ale mamy kilkaset tysięcy ludzi, którzy musieli mieć inny experience, bo co miesiąc zaglądają, korzystają i klikają w to. Więc to też można nazwać sukcesem. Pozostałe inne projekty zostały zamknięte, tak? Nie osiągnęły tych oczekiwanych jakby rezultatów, więc powiem szczerze, przez te 5 lat z wielkiego oczekiwanego tortu zostały nam 2 wisienki. Fajne i warto je wdrożyć i to są naprawdę fajne, super rzeczy. Jesteśmy zadowoleni, bo to i tak jest rezultat w stosunku do tego, co udało się uzyskać innym graczom, którzy też, innym pasjonatom, z którymi mam kontakt, to i tak jest spory sukces. Oczywiście oni mówią mi szczerze, jakie są wyniki ich projektów, a nie jakby tylko pokazują na PowerPointach, co oni tam mają, bo no bo trzeba mieć, jak się spędziło ileś lat i wydało ileś milionów dolków na konsultantów i na wszystko, no to już nie można powiedzieć, że tam coś nie wyszło, więc musicie też być przygotowani, że część tych takich sukcesów, które tu widzimy na różnych prezentacjach, to są tylko takie sukcesy. Nie wiem, czy tam lubicie historię, to się nazywa Potiomkinowska wieś, tak? Więc takie troszeczkę fasadowe. Ale no, rozumiem, to nie dzisiaj nie jest celem naszej dyskusji, żeby tam opowiadać o tych case'ach, zresztą nie mamy na to czasu. Więc dwie wisienki, które nam zostały z tego tortu, który tam próbowaliśmy wyjść. Jak na start i 8 w lejku i 2 wisienki, ja tego nie oceniam jako jakieś porażki. Ja bym powiedział, to się coś rodzi, coś się rodzi, tak? Coś się urodziło. Znaczy, dzisiaj sytuacja jest taka, że technologia naprawdę jest super. I przez 5 lat technologia w ogóle poczyniła gigantyczny postęp. Tak jak zaczynaliśmy, to musieliśmy postawić przez pół roku, wydać ileś pieniędzy, postawić w firmie Hadoopa, bo musieliśmy wszystko robić on-premie i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj jak patrzysz na jakość ludzi, cenę ludzi, to, co możesz zrobić na zasadzie takiego pay as you use, experimentingu na waszej chmurze, no czy też na powiedzmy sobie, na chmurze Google'a,
no to są po prostu niesamowite rzeczy. Więc pod tym względem, jeżeli już masz ten lejek, to masz szansę rzeczywiście mieć ten efekt, który, sam jak słusznie powiedziałeś, 2 z 8 to nie jest źle. Problem jest z wielkością lejka. I dzisiaj to, co my robimy na wszystkich tych konferencjach, dyskutujemy bardzo mocno o technologii. Ja bym chciał, żebyście przez moment zapomnieli o technologii. Ja podejrzewam, że większość ludzi, którzy nas teraz ogląda, to są ludzie, którzy albo są w procesie uczenia dzieci, albo przynajmniej pamiętają, jak proces uczenia dzieci wygląda. Ja wam powiem coś takiego, znaczy z mojej perspektywy proces uczenia maszyn wcale tak bardzo nie odbiega od procesu uczenia dzieci, jak naprawdę odepniecie te wszystkie tam sieci neuronowe. No po prostu nie zaglądamy dzieciom w mózg, ale tamte procesy pewnie są nawet jeszcze bardziej złożone niż w tym całym machine learningu. Ja bym chciał tylko powiedzieć, w jaki sposób kształtujemy środowisko, żeby nasze dzieci się mogły uczyć. No to teraz ja zrobię własny rachunek sumienia, a wy potem sobie zrobicie też własne. No to uczenie to jest pre-coding. Tak, szkoła, zasady, na pamięć. No za dużo jakby tej inicjatywy, mózgu, tego learningu i terytoriów na taką naukę na własnych błędach, takiego try and error, to my tym dzieciom nie zostawiamy. Nie tylko dlatego, że się o nie boimy, że tam coś sobie zrobią, no ale zwyczajnie nie weźmiecie 5-letniego geniusza i nie postawicie go na customer service, żeby się uczył metodą prób i błędów. No po prostu to jest zwyczajnie niemożliwe. No. I teraz w organizacji nie jest inaczej. Więc jeżeli mamy z jednej strony dzieci, którym byśmy oddali własną nerkę i nie możemy im stworzyć wszędzie, gdzie byśmy chcieli, byłaby taka możliwość, miałoby to dla nich sens, takiego terytorium uczenia się metodą prób i błędów, no to już na pewno nie będziemy takiego ryzyka biznesowego podejmowali dla Artificial Intelligence. I teraz te 8 projektów to była naprawdę przejście przez wszystkie procesy, które były w mBanku najróżniejsze i znalezienie tych miejsc, w których możemy sobie pozwolić na try and error. Dlatego, że na przykład ktoś mówi mi o customer service, tak? I że tam będą po prostu te artificial intelligence i tak dalej. Ja powiem szczerze, ja wiem, że to może nie jest takie politycznie poprawne, ale ja mam zawsze takie pytanie do wszystkich naukowców, którzy mi opowiadają o tych wszystkich możliwościach i tak dalej. I zadaję takie pytanie, no, macie dziekanat, wrzuciliście jakiś model AI-owy w obsługę studentów w dziekanacie? I powiem, wszyscy tam, Harvardy, INSEADy. Pani z dziekanatu to jest najsłynniejszy AI taki tradycyjny, no, jaki jest. No, pani. Fajnie, fajnie. Możemy poeksperymentować na studentach, możemy nawet powiedzieć, że to jest fajne. Mamy młodych, aktywnych ludzi, którzy to zrozumieją. To nie są klienci, którzy przyszli do bankowości i chcą być potraktowani po prostu szybko i sprawnie i tak dalej. I wszyscy ci naukowcy mówią, no nie, bo wiesz, bo... No i taka jest prawda. Więc jeżeli uczelnie, które mówią o tych wszystkich nam fajnych rzeczach, nie są gotowe zaeksperymentować na własnych studentach we własnym dziekanacie, to zapomnijcie, że banki będą eksperymentować na swoich własnych klientach i wpuszczą tam jakikolwiek AI, żeby metodą prób i błędów uczył się na ich własnych klientach. Każdy mówi, to przynieś mi wyuczonego, to kupię. A ty mówisz, no ale muszę się na kimś nauczyć. No to szukaj, szukaj. Muszę mieć... Szukaj. Natomiast... Koźmin wdrożył... Tak. Dziekanat. No i niestety te skutki i efekty są takie, że przynajmniej jak się z nimi rozmawia, już jak odlatują w te chmury tam AI-owo i co to będzie robiło, jak to rozpoznawało, mówię, no a jak tam u was rozpoznają? Mówię, no wiesz, ja mówię, ale z 5 lat to macie? Mówię, no tak. No i taka jest prawda. I to jest jakby koniec no jakby tego... Powiem jeszcze taką rzecz, bo powiem tak trochę tak. Pewnie mówisz to mocno z fotela, gdzie jesteś. Czyli masz te 3 lata akceleratora, miałeś ten lejek 8 przykładów. Nie wiem, czy dotarłeś do całego rynku, czy głównym poligonem był mBank, gdzie chcieliście popróbować, ale potem te startupy poszły szerzej. Mnie się wydaje, że jak oglądałem doktora Maja, gdzie było dużo tej rozpoznawania twarzy, co dla mnie jest takim, no jest to, pojawia się to wszędzie, COVID nam to jeszcze w tej chwili przyspieszył, czytamy mnóstwo na portalach światowych, co w Chinach prawdę się wydarzyło wokół tego właśnie w COVID-zie, w ilu krajach innych wokół właśnie AI-a, ile COVID przyspiesza rządowych, podrządowych różnych inicjatyw. Banki nie występują tam jako
mocny gracz tym, co się dzieje w opisie tych scenariuszy, ale wydaje mi się, że patrząc na to, to ja, mnie się wydaje, że bankowość mimo wszystko w AI-u tak naprawdę nie włączyła wszystkich cylindrów w silniku, czyli adopcja możliwa w bankowości, to co jest do wykorzystania. Jak patrzę na healthcare na przykład, na całą służbę zdrowia, oglądam światowe projekty w wielu miejscach, rozszerzona rzeczywistość, operacje chirurgiczne, kardiologiczne, robione takie prepy wirtualne. Oczywiście cała kwestia rozpoznawania tomografii, zdjęć rentgenowskich, rezonansów przez wielkie bazy danych i Amazona, i Google'a, i nasze. To jest ta według mnie przestrzeń, gdzie toś. A w bankach wydaje mi się, że z jednej strony banki zrobiły w latach 90. i 2000 top ligę SAS-a, Teradaty, Oracle'a, IBM'a, SAP'a, Microsoftu. Potem przyszedł czas, kiedy banki miały przeskoczyć na ten poziom, gdzie poszło część branż nieregulowanych, gdzie chmura weszła, a banki nie mogły, no bo chmura nie mogła wejść, czyli tak jak powiedziałeś, Hadoop, ale on-premisowy i uczenie się z własnych baz, a nie z baz światowych big data. I teraz patrzę na ten rumuński startup, o którym żeśmy, startup, no firmę wielką w tej chwili, o którym żeśmy rozmawiali, UiPath. Myślę, że gdyby UiPath był M-akceleratora, to mielibyśmy teraz innego Jarka Mastalerza w rozmowie. Czyli no tak, bym siedział w pięknej willi z jachtem i liczył setki milionów dolarów, to na pewno pan. Stało się tak, że to Rumun zdobił ten algorytm w 2014 roku, 15, a nie Polak, tak? I on to. Ale to nie jest AI. UiPath to nie jest AI, Paweł. To jest fajny toolset, bardzo praktyczny do załatwienia prawdziwych, realnych problemów. To jest problem nie jak zastąpić ludzki mózg, tylko... Ja wiem, ale Jarek, to nie jest tradycyjny informatyczny twór. Nie, to jednak... nie jest tradycyjny informatyczny. To jest gdzieś bliżej tych wszystkich... Tak? I teraz, to jest w ogóle według mnie bardzo fajna droga, to co mówisz o UiPathie, bo teraz nim przejdziemy i zastąpimy tysiące mózgów ludzkich, które pracują w bankowości, to co możecie zrobić dzięki UiPathowi czy Blue Prismowi, to możecie zastąpić tysiące ludzkich rąk, które po prostu robią copy-paste, siadałem rano, logują się, copy-paste, wylogowanie, zalogowanie, copy-paste, więc umówmy się, to są kompletnie monkey joby, które ludzie wykonują dużo mniej sprawnie niż jest w stanie wykonać maszyna. Tego się nie opłaca zrobić, zautomatyzować w tradycyjnych systemach, bo to z reguły jest proces, który czasami są dwa procesy, które robi jedna osoba, czyli czasami macie pół osoby, która to robi. To nie jest na grzebanie w dużych systemach. I to, co się UiPathowi udało zrobić, to system klocków, który umożliwia złożenie z tego robota, który rzeczywiście będzie za człowieka wykonywał te prostsze czynności. Czy tam jest AI? Oczywiście, że jest AI, możecie go zastosować. Tylko powiedzmy sobie szczerze, jak wygląda praca człowieka w bankowości w operacjach? No to on jest oprocedurowany w taki sposób, żeby w ogóle nie wykazał żadnej swojej inicjatywy. Tam audyt wewnętrzny chodzi i cały czas szuka, czy ktoś po prostu nie zszedł z tej ścieżki na 3 centymetry. Więc tam nie ma space'u, nie tylko na artificial intelligence. Nie chcę nikogo tam uradzić. My tam nawet tych ludzi staramy się zniechęcić do użycia human intelligence w większości z tych procesów. Bo mają wszystko zrobić tak, jak im żeśmy zaplanowali, kazali, po prostu do każdego centymetra. To, co na pewno się udało zrobić UiPathowi, to taki system klocków. To, czego mu się nie udało zrobić, to według mnie na początku miał dosyć słabe podejście, czyli stwierdził, te klocki są takie super, każdy może złożyć je sam. I jak przychodzi taki szef UiPatha, to mówi, jak trochę jak Adam Skłodowy, to tu macie te klocki i zobaczcie, jak to się ładnie składa. Po czym przychodzi ten zestaw, ludzie tam siadają, i nie jest tak łatwo po Adamie Słodowym to zrobić, nie? Wiem, ale Jarek, bo musimy powolutku, bo tak jak mówiłem, doktor Maj nam troszeczkę wziął czasu, a chcemy, żeby banki jeszcze posłuchały partnerów. Kończąc, ja myślę, że dużo z tobą miałem okazji w życiu zawodowym rozmawiać. Myślę, że gdzieś chyba zataczamy koło do tego, że braki kompetencyjne
braki tego skillingu, które się nie wydarzyły. I to, co słyszałem cię na jednym z eventów konkurencji, to co powiedziałeś, że ci tradycyjni informatycy kończący studia 15-20 lat temu, oni pytają, dlaczego ja się mam uczyć tego AI-a, skoro ja dyplom obroniłem 15 lat temu, zrobiłem te wszystkie certyfikaty, dlaczego ja mam wchodzić w te nowości? I powiem ci, że ja odwiedzając wiele banków, ja dalej spotykam takich decydentów, którzy tak mówią. Oni tego nie mówią, oni to mają z tyłu głowy, że te nowości wszystkie to niby weszli, ale to jest dla nich jakaś bariera do przeskoczenia. Ale co się takiego stało, że ja mam się tych, nagle jeździłem samochodem świetnym dieslem, a nagle ktoś mi podstawia silnik wodorowy i mówi, zapłać za niego i jeździ tym silnikiem wodorowym, naucz się go, tak? I teraz myślę, że mimo wszystko z tych 8, i tak stawiam taką tezę, że gdyby z tych 8 waszych startupów, które mieliście w pipie, te 3 lata temu był w dużo wyższy poziom kompetencji, także w mBanku, który wydawał się nam super cyfrowy, ale według mnie mnóstwo kompetencji w mBanku wewnątrz było tradycyjnych, takich tradycyjnych, że nie było tego, jak i kim wykonać. I trochę chcę prosić o, tak jakby o, nie żebyś potwierdzał tę tezę, ale odniósł się, że według mnie te braki kompetencyjne to jest bariera duża. To nie są braki kompetencyjne, Paweł. Wiesz co, ja bym to nazwał inaczej. To znaczy, jeżeli ty przez 20 lat pracowałeś w jakimś modelu pracy, to ciężko jest teraz ci przeskoczyć do kompletnie innego. Więc jak idziesz do banku, mówisz, chcemy robić artificial intelligence, to co oni robią? Wkładają to w swój sposób działania, czyli jak wewnętrznie w banku zrobić artificial intelligence. Artificial intelligence się kupuje. Nie robi się go wewnętrznie. No, nikt nie będzie robił rozpoznawania twarzy. Ale nawet jak patrzycie dzisiaj na wygrzaniu na tym banku, mBanku, tej biometrii cyfrowej, przepraszam bardzo, pasywnej, o której będzie mówiła Magda. Znaczy generalnie już nikt nie chce przechodzić tych 3 lat męki i bólu mBankowego z wystawianiem danych, przetwarzaniem. Dzisiaj tak naprawdę prezes Typułkowski, to mogę już nawet powiedzieć, bo to spotkanie będzie w piątek, rzucił na forum BIK-owym wszystkim bankom, powiedział, dobra, no przeszliśmy ten ból, mamy to, sam mBank siłą rzeczy nie jest skalą. Pytanie, czy będziemy chodzić i to sprzedawać, czy po prostu zrobimy to w ramach takiego samego modelu jak BIK i stworzymy po prostu po raz pierwszy w Polsce firmę, która naprawdę zbuduje się na sektorze dzięki jakby współpracy, tak jak się BIK zbudował, przepraszam za przejęzyczenie kolegów z BIK-u i z BLIK-u. Zbieżność nas przypadkowa. I żebyśmy to zrobili, że pokażemy, że generalnie technologia super może się rodzić w Polsce, w Katowicach, na chmurze Azura, nie musi powstawać w Izraelu, nie musi powstawać w Stanach Zjednoczonych, równie dobrze może powstać tutaj i stać się benchmarkiem w innych krajach. Ale do tego samo pole eksploatacji jak mBank, czy jaki nawet największy bank, nawet PKBP, ono jest za małe. Jeżeli sektor jakby nie będzie współpracował przy tego typu wdrożeniach, nie będzie robił tego wspólnie, i tak samo jak wzięliśmy BLIK-a z PKBP, być może teraz weźmiemy Digital Fingerprints z mBanku, a może coś innego weźmiemy z Millennium albo cokolwiek jakby z innego miejsca, gdzie się narodzi. I tak możemy rzeczy robić. Inaczej musimy nauczyć się rzeczy kupować. I nasi informatycy, oni się nauczyli rzeczy robić. Oni nie nauczyli się rzeczy kupować. W związku z tym, Paweł, jest problem nie tylko z AI-em, jest problem z użyciem chmury, jest problem z kupowaniem zamiast robieniem software'u wewnątrz, jest problem ze skręcaniem czegoś z mikroserwisów, jest gigantyczny problem zespołów, które jakby, że tak się wyrażę, robiły te meble od deski, a niektórzy nawet tartaki własne lasy mieli. I teraz powiedzenie, ok, a świat teraz wygląda tak, że idziesz do hurtowni komponentów do kuchni i generalnie pytasz klienta, co chce i mu z tego skręcasz. No bo jaka jest ich reakcja? To nie jest stolarka. To jest jakaś montażownia. Jarek, musimy dać scenę partnerom. Także dziękuję ci bardzo. Ja też bardzo dziękuję super, i z tobą no gada. Liczę, że to, co Typułkowski powiedział w piątek, czyli jutro będzie boom rynkowy i będziemy o tym gadać, że no, powstaje. Mamy nadzieję, że osoby w bankach, może niektóre nas tu w ogóle słuchają, no to jakby... Sporo.
jakby będą zachęcone. No, liczymy też na wsparcie Microsofta, który oczywiście to jako rozwiązanie azurowe też będzie promował. No, mam nadzieję, że w Polsce, szczególnie w tych, ja jestem z Łodzi, w tych Katowicach narodzi się coś, co będziemy mogli pokazać potem, to niekoniecznie musi być Izrael, jakiś tam Startup Nation czy Stany Zjednoczone, tylko w Polsce też potrafimy. Oddaję głos do studia, Joasiu, i do Michała Podziszkiewicza i do Piotra Szczepanika. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękuję Wam bardzo i pozdrawiam z mojego studia, który jest moim domem. Dziękuję Wam bardzo. Mówiliście sporo o inwestycjach, sporo o problemach z brakiem cyfrowych kompetencji, ale też o tym, że banki nie chcą eksperymentować na swoich klientach. No więc właśnie, jak wdrożyć AI w praktyce? W kolejnej części webinarium Michał Poliszkiewicz i Piotr Szczepanik porozmawiają z partnerami Microsoft o przykładach wdrożeń. A zanim przejdziemy do tej rozmowy, zachęcam Państwa do zadawania pytań. Jest to możliwe poprzez stronę www.alebank.pl/pytania. Panie Michale, panie Piotrze, czy już się słyszymy? Tak, witam serdecznie, dzień dobry. Piotr Szczepanik z tej strony. Ja z kolei nadaję z biura Microsoftu. W sumie razem z Michałem jesteśmy w różnych salach konferencyjnych. Ja odpowiadam za portfolio rozwiązań dla sektora finansowego. Michał jest architektem rozwiązań IT również dla sektora finansowego. Tak, dzień dobry. Dziękuję Piotr za przedstawienie. Może zanim przejdziemy do tej dyskusji z naszymi partnerami, krótkie słowo jeszcze wstępu. No tak jak też Paweł zauważył, mi się wydaje, że my gdzieś wychodzimy z tej fazy eksperymentu. I tak jak my obserwujemy rynek i obserwujemy to, co robią nasi partnerzy, no to my zauważamy, że tego AI-a jest coraz więcej. I coraz więcej firm rzeczywiście buduje swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o rozwiązania, które zawierają sztuczną inteligencję. I myślę, że ta dyskusja, która jest przed nami, gdzieś tą tezę zilustruje. Więc trochę wchodząc w tą dyskusję, którą miał Paweł z Jarkiem, przygotowaliśmy dla Was dzisiaj kilka wisienek, pięknych mebli, wchodząc w nomenklaturę tartaków. Więc jest z nami firma Edward. Mamy również wspomniany już Digital Fingerprint z M-Akceleratora. Dołączy do nas również Elastic Cloud i mamy również przedstawiciela firmy Crayon, dużego zagranicznego gracza. Postaramy się z Michałem przeprowadzić tą rozmowę z partnerami, dynamicznie dzieląc się pytaniami i szybko wprowadzając Państwa w świat rozwiązań AI-owych, praktycznych, które mają, które są teraz dostępne na rynku. Więc pierwszym partnerem będzie Edward. Zapraszam Tomka Wesołowskiego. Czy jest z nami Tomek? Chwilę musimy poczekać pewnie na połączenie, ja tylko jedno zdanie. Edward jest to rozwiązanie, które zdejmuje z nas, z ludzi, którzy zajmują się sprzedażą, dużą część pracy związaną z aktualizacją CRM-a, czyli coś, czego myślę, no nie każdy z nas za tym przepada. Edward wykorzystuje dużo mechanizmów AI-owych w tym procesie. Mam nadzieję, że zaraz Tomek Wesołowski, Edward dołączy do nas i opowie bezpośrednio. Mamy Tomka. Witam. Tak, witam. Chyba mnie tu nie widać, ale mnie słychać, tak? No właśnie, nie widzimy Cię. Poprosimy może o włączenie Tomka. Tomek, na rozgrzewkę, mówimy o AI-u, mówimy o tym ostatnią godzinę,
o tym, jak można to, tego typu rozwiązania zastosować. Pytanie do ciebie, jak teraz według ciebie AI może pomóc nam w codziennej pracy? Jakie ty masz doświadczenie? Wdrażasz te rozwiązania również w sektorze bankowym? Tak, no ja przysłuchiwałem się tutaj przed chwilką dyskusji Pawła i Jarka i ona jest bardzo ciekawa w kontekście tego, co my robimy, no bo my z jednej strony zapewniamy ten obszar automatyzacji, a z drugiej strony dokładamy do niego takiego prawdziwego AI-a. Czyli Edward to jest asystent w formie aplikacji na telefonie komórkowym, którego oferujemy doradcom, przedstawicielom finansowym, którzy pracują poza siedzibą firmy. I w tym rozumieniu automatyzacji Edward usprawnia pracę z systemem CRM, czyli to, czego nie lubi żaden przedstawiciel, żaden handlowiec, raportowanie, wprowadzenie informacji do systemu CRM-owego. Z drugiej strony używamy modeli uczenia maszynowego, modeli sztucznej inteligencji, chociażby do komunikacji głosowej, czyli Edwardem można sterować głosem, można dyktować mu notatki, ustalenia, on z nich rozpoznaje intencje i na przykład umieszcza nam kolejne kroki czy spotkania, planowane zadania w naszym systemie CRM-owym, czyli łączymy system sztucznej inteligencji, automatyzację sprzedaży z takim tradycyjnym systemem legacy CRM, który jest w banku. Jasne. Tomku, tak z twojej perspektywy, jak sądzisz, dlaczego banki powinny rzeczywiście rozważyć wdrożenie tej technologii? No, to jest technologia, która domyka takie koło 360 danych o kliencie, z tego względu, że dużo jest technologii, które zapewniają nam informacje o tym, co dzieje się w online, co dzieje się na stronach internetowych, jak klienci operują w tych kanałach online'owych, ale dużo jest jeszcze, może akurat nie w tym momencie, ale za chwilkę to pewnie wróci, takich spotkań face to face, czyli spotkań z klientami albo u nich, albo w ich firmach, albo u nich w domach. Informacje o tym, co tam się dzieje, często gdzieś nam w tym procesie umykają. I Edward zapewnia połączenie tego kanału informacji, co robi przedstawiciel, co robi handlowiec offline, z danymi klienta, które mamy już w systemach CRM-owych, wzbogacając je dodatkowymi informacjami. Więc tak jakby usprawnia ten obieg informacji i zapewnia dodatkowe dane, których wcześniej nie mieliśmy, no a dane umożliwiają nam wnioskowanie i lepsze zarządzanie z poziomu już systemu CRM-owego. Przykładem jest chociażby bank ING, który wdrożył nasze rozwiązanie i coraz więcej przedstawicieli tam korzysta w segmencie VIP i Private Banking z Edwarda. Mhm. Super, bardzo, bardzo za to dziękuję. Chciałbym zaprosić Magdę. Dzięki, słuchaj. Chciałbym zaprosić Magdę Piotrowską z firmy Digital Fingerprints, o której tu już wcześniej notabene wspominaliśmy na webinarium. Magdo, czy jesteś z nami? Tam jestem. Cześć Magdo, dziękuję. Tak jak mówiliśmy już tutaj chwilkę wcześniej, wasz obszar to cyber security. Jesteście jedną z tych wisienek. Takie pytanie, jeżeli zechcesz odpowiedzieć, jak sądzisz, na czym polega unikatowość podejścia do bezpieczeństwa, do zabezpieczania systemów właśnie w oparciu o metody sztucznej inteligencji? W pierwszej kolejności ja, tak jak już Jarek wspominał, nadaję z Katowic, więc jak coś to zapraszamy. Jeżeli chodzi o tą unikatowość, w przypadku naszego rozwiązania ta sztuczna inteligencja pozwala na dostarczanie unikatowej funkcjonalności ciągłej weryfikacji. Te chwilowe zachowanie użytkownika jest na bieżąco analizowane przez personalizowane takie indywidualne modele behawioralne,
które reagują na najmniejsze nawet zmiany w zachowaniu użytkownika, generując w sposób ciągły scoring, czyli tak zwane prawdopodobieństwo, na ile użytkownik zachowuje się w typowy dla siebie sposób. Nagłe zmiany zachowania są wychwytywane i zgłaszane do banku jako potencjalny atak na użytkownika. Klient banku. Użytkownik, czyli tak, klient końcowy, klient banku. My tutaj rozumiemy, że dla nas klientem są banki, instytucje finansowe. Czyli jak już zgłosimy ten alert, pozostawiamy decyzję w dziale bezpieczeństwa, jakie działanie podejmują, jakie jest dla nich działanie najlepsze. Algorytmy sztucznej inteligencji pozwalają znaleźć wzorce w dużych zbiorach danych, gdzie metody, które z których nie korzystają tak naprawdę takie jak machine learning, przestają być efektywne. A sztuczna inteligencja pozwala na elastyczne podejście do bezpieczeństwa, gdzie nasz system dostosowuje się do tego, jak klient korzysta z bankowości elektronicznej i nie wymusza na kliencie uczenia się dodatkowych metod weryfikacji, posiadania jakichś dodatkowych tokenów, SMS-kodów. Słusznie tutaj można by było zauważyć, że ci ludzcy analitycy nie byliby w stanie tak dużej bazy i w tak szybkim czasie, jak robię to, sztuczna inteligencja po prostu przetworzyć. Właśnie, Magda, może to jest też dobry moment na takie kolejne pytanie, ale może zanim pytanie, no to trzymam oczywiście mocno kciuki za przekonanie branży finansowej, bankowej i zrobienie kolejnego produktu w modelu właśnie takim, gdzie wiele banków będzie z tego korzystać. Rozumiem, że faktycznie mocą to jest ta ilość danych, no ale tu trzymam mocno kciuki. Natomiast pytanie takie, wiesz, dlaczego w ogóle powinniśmy mocno iść właśnie w implementację AI, a w szczególności w tych obszarach bezpieczeństwa. I drugie takie moje spostrzeżenie, może też byś się mogła do tego odnieść. Tutaj rozmawiamy oczywiście o branży finansowej, jest to ważne, natomiast no myślę, że też i o klientach, że można zastosować te rozwiązania do zabezpieczenia w ogóle połączeń. Teraz nasi pracownicy łączyli się zdalnie z systemami korowymi banków, więc może tutaj, może również systemy komersowe. Jak widzisz przyszłość AI w bezpieczeństwie? Dziękuję za trzymanie kciuków. Mam nadzieję, że aż tak bardzo nam nie będzie to potrzebne. I za dobrą rekomendację też Jarka. Wiesz co, to są bardzo dobre pytania na tu i teraz, dlatego że postęp technologiczny, a tak naprawdę za tym postępem idzie przejście na kanały obsługi zdalnej, również praca zdalna pracowników będzie też jakby czynnikiem takim bardzo ważnym. Pojawia się kwestia paląca, czyli zadbanie o cyberbezpieczeństwo. I wykorzystanie sztucznej inteligencji w rozwiązaniach bezpieczeństwa sektora finansowego, ale także zabezpieczenia tej pracy ludzi, którzy obsługują jednak dane wrażliwe klienta końcowego, sztuczna inteligencja przenosi to na wyższy poziom. Nasze rozwiązanie, czyli Digital Fingerprints, to niewidoczna warstwa zabezpieczająca użytkownika, dzięki której jesteśmy nawet w stanie o 70% zredukować pracę w departamentach bezpieczeństwa. Ponadto to rozwiązanie pozwala na precyzyjne i szybkie wyłapywanie najmniejszych zmian w zachowaniu użytkownika, czyli też na szybką reakcję takiego działu bezpieczeństwa. My również dzięki temu, że mamy łatwe i szybkie wdrożenie do każdego systemu bankowego bez jakiejś ingerencji większej w te programy bankowe, możemy objąć ochroną dowolną liczbę użytkowników, czyli mówiąc tutaj o klientach banków.
Co więcej, jesteśmy się w stanie dopasować jakby indywidualnie do danego banku w zakresie tego, jak chce, w jakim zakresie chce objąć ochroną swoich klientów. Dziękuję. Na tym etapie ja z chęcią, z przyjemnością zaproszę wszystkich Państwa, którzy nas słuchają, do kontaktu bezpośrednio z Digital Fingerprints. Dane szczegółowe i trochę więcej opisu rozwiązania znajdą Państwo w raporcie, o którym tutaj była wcześniej mowa. Chciałbym zaprosić może w tej chwili kolejnego partnera. Wybaczcie, że tak będziemy, próbujemy Was utrzymać i nie przegadać, więc Magda, dziękuję. Zapraszamy kolejnego partnera, Łukasz, firma Elastic Cloud. Łukasz, jesteś z nami? Jestem. Jeszcze tylko chwilkę, musimy Cię zobaczyć. Łukasz, Elastic Cloud, rozwiązanie WorkAI. Rozwiązanie WorkAI jest nowoczesną platformą do komunikacji wewnątrz organizacji. To jest potencjalnie kolejny obszar, gdzie można wykorzystać AI. Powiedz, jak takie nowoczesne platformy pomagają nam zarządzić tym napływem ilości informacji, którą mamy. Jak to działa? Gdzie możesz nam pomóc? Jasne. Narzędzi wspierających komunikację w firmach jest całe mnóstwo i tutaj począwszy od poczty czy komunikatorów przez rozwiązania takie, które dostarczamy my w ramach WorkAI, takie jak intranet, newslettery, podcasty, town halle, chatboty, bazy wiedzy czy sieć społecznościowa. I w tym całym zalewie informacji komunikacja do każdego z pracowników musi być spersonalizowana i targetowana. Tak, by każdy z nich otrzymywał tylko i wyłącznie te informacje, których potrzebuje. Więc wracając do pytania, zamiast dziesiątek newsletterów pracownicy mogą teraz otrzymywać powiadomienia i sugestie nowych treści na podstawie tak naprawdę ich zainteresowań, interakcji czy miejsca w strukturze organizacyjnej. Tutaj też jeszcze takim ważnym obszarem, jeśli mogę uzupełnić, w którym stosujemy te algorytmy sztucznej inteligencji, jest też analityka. I tutaj dzięki dostępnej analityce w czasie rzeczywistym firmy mogą tak naprawdę mierzyć zaangażowanie pracowników, sentyment ich wypowiedzi, trendy i skuteczność prowadzonej komunikacji wewnętrznej oraz w jej poszczególnych kanałach i tak naprawdę we wszystkich prowadzonych kampaniach. A to oczywiście nie wszystko, bo tych zastosowań AI-owych jest o wiele więcej, takich jak właśnie wspomniane chatboty, czy korzystające z firmowej bazy wiedzy, czy inteligentne wyszukiwarki. Łukasz, jak sądzisz, dlaczego teraz jest ten moment, żeby banki mogły zainteresować się tego typu rozwiązaniami? Sądzę, że czas jest odpowiedni, ponieważ mamy już w Polsce wytyczne odnośnie wdrażania usług chmurowych w sektorze finansowym. Dzięki temu możemy między innymi korzystać ze wspomnianych przeze mnie możliwości. No i pamiętajmy, że skuteczna komunikacja wewnętrzna ma tak naprawdę ogromne znaczenie dla całej organizacji. Pierwszy krok to rzecz jasna praca w zespołach i te narzędzia takie jak Teams. W kolejnym musimy pomyśleć szerzej o takim pełnym cyfrowym doświadczeniu pracownika z firmą. No i tutaj tak naprawdę stoimy na stanowisku, też nawiązując do tego, co powiedział pan Jarosław Mastalerz o dziekanacie, że aby usprawniać firmy na zewnątrz, to tak naprawdę należy zacząć od wewnątrz i od swoich pracowników. Widzę, że prezentujesz też przykłady tutaj na slajdzie jakichś wdrożeń, czy zechcesz coś może jakoś głębiej się podzielić? Tak, znaczy tu doskonale te
Jako przykład mogę podać jednego z naszych klientów niemieckich, który doskonale zrozumiał tę potrzebę. Firma z branży finansowej Deutsche Firmengesberatung, zatrudniająca w Niemczech ponad 17 tysięcy mobilnych konsultantów, którzy sprzedają usługi finansowe do 8 milionów klientów. Tą firmę poznaliśmy, gdy była już po kilku podejściach do budowy takiego swojego firmowego intranetu, a mimo to nadal funkcjonowała stara platforma, która była przeładowana treściami, nieintuicyjna do tego stopnia, że tylko pracownicy najdłużsi stażem potrafili z niej korzystać. No i dzięki OneDrive w chmurze, Microsoft Azure, firma jest teraz w stanie dostarczać pracownikom mobilnym te treści bezpośrednio, odpowiednie, związane z ich codzienną pracą, ułatwiać wyszukiwanie informacji, angażować wprowadzone w firmie działania, korzystają z różnych takich atrakcyjnych form komunikacji, jak na przykład wideo czy podcasty, ale właśnie dzięki tej analityce, o której wspomniałem, dokładnie wiedzą, które treści są jak odbierane, które są świetnie odbierane i jakby wiedzą, że właśnie te nowe formy są na przykład bardzo często dobrze odbierane przez tych pracowników młodego pokolenia, które stanowi u nich obecnie większość firmy. Okej. Bardzo, bardzo dziękuję za te uwagi. Chciałbym zaprosić kolejnego naszego partnera, Zbigniew Borgosz, firma Krajon. Zbyszku. Cześć, dzień dobry. Musisz odmutować mikrofon. Cześć. Odmutowałem. Słyszymy się, tak? Tak, słyszymy się. Firma Krajon to bardzo duży międzynarodowy partner, który zdobywa nagrody za rozwiązania w obszarze AI i firma, która posiada bardzo szerokie portfolio różnych AI-owych wdrożeń i projektów. No i chciałem cię, Zbyszku, poprosić, tak jak żebyś z tej perspektywy, z perspektywy waszych doświadczeń, no spróbował gdzieś nas zainspirować jakimś ciekawym pomysłem i pokazać ciekawe zastosowanie. Jasne. No ja prowadzę akurat polski oddział firmy Krajon. Jest to firma międzynarodowa z korzeniami w Norwegii, notowana na giełdzie w Oslo. I rzeczywiście jako grupa Krajon postawiliśmy na AI i na tą technologię, na te wdrożenia i mamy już na swoim koncie zrealizowanych ponad 100 różnych wdrożeń, praktycznie pod klucz dla klientów, głównie w oparciu o chmurę i rozwiązania AI machine learningowe, w tym również w bankach takich jak Nordea, JP Morgan czy Lowell. Zatrudniamy też pod tą inicjatywę ponad 100 specjalistów, nie tylko technicznych, ale też naukowców, programistów, analityków danych dedykowanych do rozwiązań AI i machine learning. No i tu rzeczywiście Microsoft nas docenił w 2019 roku. Uzyskaliśmy tytuł Microsoft Global Partner of the Year w kategorii właśnie sztucznej inteligencji maszynowego uczenia. Ja bym tak dzisiaj chciał paradoksalnie pokazać przykład nie z rynku finansowego, a mianowicie z branży morskiej. Natomiast rozwiązanie, które tam zrealizowaliśmy, jest na tyle uniwersalne, że jestem przekonany, że swoje odzwierciedlenie jak najbardziej czy zastosowanie może znaleźć na rynku finansowym. A mianowicie klient nasz, który zajmuje się serwisowaniem flot statków, DNVGL, dał nam do rozwiązania dwa problemy. Pierwszy problem polegał na tym, że rocznie otrzymywali około 50 tysięcy mailowych zleceń na przeglądy serwisowe tych statków. No i tym problemem zajmowała się dedykowana grupa ludzi, którzy te maile czytali, no i ręcznie przekierowywali te zlecenia do jednego z 400 specjalistów i to zajmowało bardzo dużo czasu i bardzo dużo manualnych operacji. No i co zrobił Krajon? Stworzyliśmy dla nich model, który automatycznie czyta te maile i automatycznie przekierowuje do pewnego specjalisty i przy okazji zapewniając 4-godzinne SLA. Jakie z tego miał klient benefity? No po pierwsze automatyzacja procesu, tam nawet to zostało zmierzone na poziomie 82%, co oczywiście skróciło czas obsługi klienta, no i udało nam się zoptymalizować 3 etaty i ci ludzie zajmują się teraz innymi problemami.
A problem drugi, jaki został nam postawiony, to znów te 50 tysięcy przeglądów statków, coś trzeba z nimi zrobić. Ręczne planowanie trwa ponad tydzień każdego przeglądu, więc sobie proszę wyobrazić, jaka to jest skala pracy. I znów, no, stworzyliśmy do tego klienta model optymalizacyjny, który automatycznie dobiera najbardziej efektywnie połączenie statków, portów, inspektorów i sam jeszcze samoczynnie przewidywuje szacowany czas rozwiązania tego problemu i czas trwania przeglądu. I tak naprawdę największym benefitem w tym kontekście dla tego klienta, to mówimy o oszczędnościach rocznych w skali 10 milionów euro, więc inwestycja, może sobie wyobrazić, że mogła się spłacić nawet po roku. Zbyszku, to mega fajny przykład. Natomiast tak jakbyś miał spojrzeć na tą setkę przykładów plus to wdrożenie dla logistyki morskiej, gdzie widzisz ze swojej perspektywy i przez pryzmat tych rozwiązań, gdzie jest największy potencjał na wykorzystanie AI-a z twojej perspektywy bankowości w sektorze finansowym? Znaczy, no, potencjał generalnie jest wszędzie, gdzie mamy jakiś skomplikowany problem, który jest realizowany przez zespoły ludzi, które też, tak jak pani Jarek powiedział, mają nawet zakaz czasem myślenia i tego typu procesy można tutaj zaadresować po prostu pewnym automatycznymi systemami. No, szczególnie, że no, na chwilę obecną platformy hyperskalarne, takim jak Azure Microsofta, są na tyle dojrzałe, że można już na nich w końcu uruchomić produkcyjne rozwiązania, co było nie do pomyślenia jeszcze parę lat temu, gdzie jeśli myśleliśmy o jakimś tam o chmurze, to może tam jakieś testy deweloperskie, rozwiązania, może jakieś tam środowiska programistyczne. Teraz już można tutaj wykorzystać te chmury do naprawdę produkcyjnych rozwiązań. Sekundkę, coś dzwoni. Po drugie, no, generalnie ekonomika chmury versus on-premise powoduje też, że no, te rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję na chwilę obecną, jeśli byśmy chcieli zbudować na on-premise, no, to są dużo, dużo bardziej kosztowne niż w tej chmurze. Tak? No i są kompetencje na szczęście w końcu na rynku. No i to akurat Crayon tutaj ze swojej strony jest w stanie pomóc naszym klientom. No i wydaje mi się, że ostatnia rzecz to regulator KNF, który trochę ostatnio poluzował swoje wymagania. I tutaj akurat Crayon też oferuje wsparcie dla instytucji finansowych w kontekście tworzenia dokumentacji dla wytycznych KNF-u. To dobrze, dziękuję bardzo, Zbyszku. To był ostatni partner. Przygotowaliśmy dla Państwa, wybraliśmy spośród kilkuset rozwiązań partnerów 4 przykłady. Nie było żadnego przykładu z chatbotem wprost, więc mam nadzieję, że to było też ciekawe. Te rozwiązania, tak jak widzą Państwo, adresują różne case'y biznesowe. Tych rozwiązań opartych o AI jest naprawdę bardzo wiele. Jest wiele organizacji w Polsce, wiele firm, wielu partnerów, którzy mają takie rozwiązania, którzy budowali je, dostarczali na zagranicę i również do wewnątrz, więc zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z raportem i z uzyskaniem większej informacji na temat tych rozwiązań, które pokazywaliśmy. Tak, jeszcze może słowo podsumowania z mojej strony. No faktycznie to była taki mały przegląd implementacji kilku ciekawych obszarów, tak? Gdzieś widzieliśmy temat proces automation, temat wspierania systemów bezpieczeństwa, gdzieś tam w tle Know Your Customer się pojawia, widzimy tematy związane z zarządzaniem informacją, z budowaniem tej efektywnej komunikacji. No gdzieś ten chatbot się tam z tyłu czai, tak naprawdę, i wirtualny agent, ale to są wszystko obszary, które wydaje mi się gdzieś pokazują potencjał tej technologii. Z mojej strony też bardzo dziękuję za tą inspirację ze strony naszych partnerów. No i oddajemy głos Joannie. Do kolejnej, ostatniej już części, czyli pytania i odpowiedzi. I pierwsze pytanie kieruję do pana Michała Poliszkiewicza. Jak rozpocząć projekty z użyciem sztucznej inteligencji? Halo, jestem.
No, dziękuję. Mam ten zaszczyt, żeby odpowiedzieć na pierwsze pytanie. Jak rozpocząć projekty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji? No, mi się wydaje, że trzeba tutaj wskazać na pewną specyfikę tych projektów i zacząłbym od tego, co też chyba wybrzmiewało w wypowiedzi pana doktora Maja. Zacząłbym od tego, że trzeba dodefiniować domenę problemu, tak? Bo my mamy taką tendencję, mówiąc o sztucznej inteligencji, żeby zadaniować sztuczną inteligencję problemami, które są niedodefiniowane. A sztuczna inteligencja to po prostu rodzaj jakiegoś algorytmu, który rozwiązuje jakieś matematyczne zagadnienie. No, żeby to zilustrować, tak nawet odnosząc się do tych przykładów, które pan doktor pokazywał, no jak chcemy klasyfikować obrazy, no to chociaż gdzieś ustalmy sobie na początku, jakie są to klasy, tak? Więc tutaj gdzieś ta pułapka niedodefiniowania, jakie jest zagadnienie, tak z mojej perspektywy, gdzieś jest niebezpieczna w tego typu projektach. No wydaje się, że jak w każdym projekcie informatycznym, druga rzecz, korzystajmy z doświadczeń, tak? Tutaj Paweł też o tym wspomniał. Mamy bardzo duże community, tak? Również community, które działa w obszarze AI-a. I gdzieś te wszystkie zagadnienia, ktoś w jakimś modelem, jakimś pomysłem, jakimś algorytmem tam próbował prawdopodobnie już gdzieś sobie rozwiązywać i pewnie. No oczywiście z krytycyzmem, tak, ale warto się z tymi tematami zawsze zapoznać. A chyba trzecia, taka najważniejsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to to, że to są projekty, które bazują na doświadczeniu. To znaczy tutaj trzeba sobie gdzieś, to jest taki iteracyjny model doświadczalny dochodzenia do jakiegoś wyniku. I być może trudno jest znaleźć tą granicę, gdzie kolejne ulepszanie modelu, tam zmiana parametrów modelu, etc., gdzie kolejne te ulepszenia przynoszą jakieś faktyczne, mierzalne rezultaty, które są opłacalne. I w tym kontekście czas zarządzania tego typu projektem jest jakimś tam wyzwaniem i mi się wydaje, że taka dewiza good enough, tak, dla data scientistów to jest pewnie znana dewiza. Gdzieś trzeba umieć stwierdzić, że ten model to on już działa, tak? To nie trzeba dalej go szlifować. Dziękuję bardzo. To teraz pytanie do Pawła Jakubika. Mówiłeś sporo o kursach, które są dostępne online, organizowane przez waszą organizację, ale jak budować kompetencje w banku, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję? Czy powinniśmy myśleć o całej organizacji? Czy wszyscy powinni mieć tą świadomość technologiczną? Czy to jest taka technologia, która wystarczy, że dział techniczny ją rozumie? Nie, na pewno nie może być tylko dział techniczny. To musi być przede wszystkim tych dział użytkowników biznesowych, który później będzie korzystał z tego. Ja bym powiedział tak. Chyba nie rekomendowałbym otwierania nagle programu szkoleniowego certyfikacji dla całego banku, bo to nie ma sensu i pewnie się nie wydarzy. Tylko wybrałbym grupy użytkowników, gdzie te pierwsze, stworzyłbym pewną roadmapę sztucznej inteligencji. Tylko też pewnie bym Państwu sugerował, żeby nie robić rocznego konsultingu z dwoma dużymi firmami konsultingowymi czy trzema, którzy będą Państwu rysować to przez kilka miesięcy do przodu, tylko bardziej bym zastanowił się, jakie pierwsze prototypy i zastosowania AI-a i wtedy do tych grup użytkowników. Podawałem na tym ostatnim slajdzie te dwa programy, o których mówiłem, że Diana Oleksiuk u nas je prowadzi i może Państwu tutaj pomóc w dotarciu do nich, ale też to jest łatwo w internecie, czyli AI Business School. To jest ten kurs z INSEAD-em nasz, jest ta zmiana kulturowa i strategiczne planowanie. I ten techniczny nazywa się AI School. Też możecie Państwo w wyszukiwarkach, w przeglądarce internetowej to każdy może to znaleźć.
Natomiast oczywiście nasi eksperci też, którzy Państwo obsługują, każdy bank w Polsce ma zespoły także Microsoftu i naszych partnerów, którzy na co dzień z Wami pracują i myślę, że będą też pomocą, żeby dotrzeć. Nie ma stricte firm szkoleniowych od AI-a. Czegoś takiego nie widziałem. Natomiast są firmy szkoleniowe i są firmy wdrożeniowe, które wdrożeniowe, te, które robią AI, te, które między innymi dzisiaj mieliśmy cztery przykłady. Natomiast myślę, że kompetencje najlepiej jest zdobywać na prototypowaniu i na pilotażach, a nie na samej edukacji takiej dla takiej akademickiej, bo AI to jest materia, którą trzeba dotykać w trakcie nauki. Także to zalecam z mojej strony. Rozumiem, czyli jeśli chodzi o studia, to do pana doktora Maja, a jeśli chodzi o szkolenia, to przede wszystkim online Microsoftu, no i u partnerów. I jeszcze jedno pytanie, tym razem do pana Piotra Szczepanika. Jakimi sektorami banki powinny się inspirować, planując swoje wdrożenia? Tutaj w pierwszej części Paweł opowiedział troszkę też o tym, że na początku lat 2000 banki rozpoczęły podróż w Drogę Mleczną. Pięknym slajdem, zresztą też go bardzo lubię. Ja myślę, że to, co odpaliło, to na pewno retail. To też trochę wybrzmiało w dyskusji z Digital Fingerprint, czyli też na przykład wykorzystanie biometrii behawioralnej do zabezpieczenia portali komersów i tak dalej. Drugi przykład, który był podany też, no to był Crayon i logistyka, czyli tutaj przetwarzania machine learning do przetwarzania dużych ilości danych. To jest też, myślę, dobry przykład. I też myślę sobie, że to, co wybrzmiało też, to w samym sektorze finansowym jest bardzo dużo ciekawych projektów za granicą, gdzie chmura i dostęp do AI, machine learning był już jakiś czas temu i myślę, że tutaj też warto popatrzeć. Dziękuję panom bardzo. Teraz wszystkich poproszę o uśmiechy, bo jakoś tak robiło się ponuro. Panowie pomachają wszystkim uczestnikom, a pan operator włączy już tylko mnie. Bo to już wszystko na dzisiaj, ale nie koniec webinariów organizowanych przez Centrum Prawa Bankowego i Związek Banków Polskich. Już 2 lipca zapraszamy na konferencję BankTech, a przez całe wakacje odbywać się będą webinaria. Dziękuję bardzo wszystkim prelegentom, a Państwu życzę udanego dnia i zachęcam do zapoznania się z raportem Sztuczna inteligencja w bankowości. Dziękuję bardzo, do widzenia.